czarni. Otwieram obrady Rady Miasta Żory. Witam serdecznie wszystkich obecnych. Stwierdzam, iż na sali jest obecnych 15 radnych. Stwierdzam prawomocność obrad. Przystępujemy do przyjęcia porządku obrad. Oprócz porządku obrad zaproponowanego w terminie statutowym są jeszcze dwie propozycje. Pierwsza propozycja Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, aby poszerzyć porządek obrad o wydanie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cisterskie Kompozycje Krajobrazowe Ród Wielki. Komisja wpłynął wniosek z Urzędu Marszałkowskiego. Komisja zajmowała się sprawą i w takim trybie postanowienia, aby zaproponowała, aby Rada podjęła decyzję. I druga propozycja Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu to jest rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Zwykłego Grupy Działamy. W związku z tym, że to jest uchwała, to jest postanowienie, ja proponuję, aby poszerzyć porządek obrad o punkt 5.14, rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Zwykłego Grupy Działamy, a w punkcie 5.15 postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cisterskie Kompozycje Krajobrazowe Ród Wielki. Czy są pytania, uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Dziękuję bardzo. Podam pod głosowanie poszczególne propozycje zmian w porządku obrad. Kto z szanownych radnych jest za poszerzeniem porządku obrad, wprowadzeniem punktu 5.14, rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Zwykłego Grupy Działamy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie. Dziękuję bardzo. Zostało 11 radnych, już teraz należy głosowało za poszerzenie porządku obrad, przyjęcie się wstrzymującym. Poszerzamy porządek o punkt 5.14. I teraz poddaję pod głosowanie wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt 5.15. Uzgodnienia, czyli postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cisterskie Kompozycje Krajobrazowe Ród Wielki. Kto jest za zmianą porządku obrad w tym zakresie? Dziękuję bardzo. Głosowało 16 radnych, 16 radnych głosowało za poszerzeniem porządku obrad. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Głosowało 16 radnych, 16 radnych głosowało za przyjęciem porządku obrad. Przystępujemy do punktu 4. Przyjęcie protokołu nr 38 przez 17 sesji Rady Miasta. Stwierdzam 3 wpisy bez uwag. Kto jest za przyjęcie protokołu nr 38 przez 17 sesji Rady Miasta? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 16 radnych, 15 radnych głosowało za przyjęcie protokołu, przyjęcie się wstrzymującym. Rada Miasta przyjęła protokół. Przechodzimy do punktu 5. Rozpatrzenie spraw zmian w budżecie miasta Żory na 2018-2019 rok. Proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, zmiany w ustawie dochodów i wydatków to zmiany dotyczące m.in. projektu przebudowy budynku przedszkola na budynek mieszkalny dla rodzin w Żorach. Tutaj po wprowadzonym do złożonego wniosku o dofinansowanie uwag oraz korekt konieczne jest dokonanie zmian zarówno po stronie dochodów, i zmniejszenie o kwotę 1473 zł. Natomiast po stronie wydatków to zwiększenie o 452 599 zł. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał z Funduszu Pracy środki dla Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie działalności tego urzędu. Środki tutaj już wcześniej oczywiście zostały na etapie projektu budżetu zabezpieczone, także na tym etapie środki mogą być przeznaczone na inne cele. Proponuje się w projekcie uchwały przeznaczone na budowę utraty między gminy.
Również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał miastu środki na zrealizowane już zadanie, konkretnie na dwa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej, które zostały zrealizowane w 2017 roku. Przyznano dotacje w kwocie 4 tysięcy oraz pożyczkę w kwocie 12 160 zł. Przyjęcie tych zmian w budżecie pozwoli na podpisanie stosownych umów pożyczki oraz dotacji. W ramach przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w związku z uchwałami Rad Dzielnic o dysponowaniu środków przeznaczonych w ramach budżetu obywatelskiego wnioskuje się o przeniesienie do 770 800 zł z udziału Transport i Łączność, ponieważ wszystkie środki do tej pory były zabezpieczone w dziale Gospodarka Komunalna. Łącznie również zabezpieczenie kwoty 278 281 zł na budowę i utrwalenie dróg gminnych, 44 000 na obsługę monitoringu wizyjnego naszego miasta. Jest to związane z zwiększeniem ilości kamer z 16 do 20, koniecznością zatrudnienia dodatkowych dwóch pracowników do obsługi tego systemu. W dziale Oświata, Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza zmiany dotyczą przeniesienia 15 tysięcy w zespole szkół specjalnych na zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych, który będzie zamontowany w łazience tej szkoły. Również zgodnie z artykułem 70a ustawy Karta Nauczyciela konieczne jest zabezpieczenie 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenie zawodowe nauczycieli na kształcenie zawodowe nauczycieli i już po ostatecznych planach finansowych, które przedłożyły placówki oświatowe, ten brak jest na poziomie 114 243 zł 10 groszy. Łącznie na te cele kształcenia zawodowego nauczycieli będzie kwota razem z tymi zmianami ponad 605 tysięcy. Również zabezpieczenie środków dla poradni psychologiczno-pedagogicznej ze względu na nowe zadania, które będą prowadzone w tej placówce oraz 28 tysięcy na modernizację placówek oświatowych ze względu na rozstrzygnięcia potrzeb targowe, niewystarczające były środki na modernizację placówki Osina. Proponuje się również zabezpieczyć 60 500 zł na zakup 15 tablic dla wszystkich rad dzielnic. W trakcie spotkania z radami dzielnic zostały przedstawione takie projekty graficzne, jak to będzie wszystko się kształtowało. Aby móc zakupić te tablice, właśnie konieczna jest taka kwota. Zadanie ekologiczne Żory, tu zabezpieczenie kwoty 150 tysięcy, ponieważ część płatności nie była regulowana w 2017 roku, jak wcześniej przewidywano, później spłynęły faktury, że ta kwota jest niezbędna do realizacji tego zadania jeszcze w tym roku. I 34 tysiące dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Tutaj jest kwestia obiektu Scena na Starówce, awaria rury. Trzeba po prostu dokonać szybkiego remontu i naprawy. Możliwość zaangażowania tych środków jest dzięki obniżeniu poręczenia. Było to poręczenie udzielone naszemu przedsiębiorstwu wodociągów i kanalizacji. Bank Ochrony Środowiska poinformował miasto o tym, że to poręczenie wygasło, to możliwość zaangażowania kwoty 1 000 000 zł. Jeżeli chodzi o zestawienie kwot planowanych dotacji, to oczywiście ulegają one zmianom w związku z zarządzeniami prezydenta oraz tutaj jest zabezpieczenie dotacji dla młodych. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Komisji Gospodarczego i Budżetu. Panie Przewodniczący Komisji Gospodarczego zajmowała się projektami uchwał na dzisiejszą sesję na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym. Po analizie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Rożna w 2018 roku komisja zaopiniowała pozytywnie 7 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. Natomiast Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za. Dziękuję. Komisja Edukacji i Kultury. Komisja Edukacji i Kultury na posiedzeniu 23 stycznia zaopiniowała w sprawie zmian w budżecie miasta Rożna na 2018 w działach 81-921 pozytywnie 1 głos. Dziękuję bardzo. Komisja Komunalna. Komisja Gospodarki Komunalnej i Budżetu zapoznała się z zmianami, zapraszając pana prezydenta Andrzeja Rodryjska w celu wyjaśnienia szczegółów wszelkich zmian i w dziale
600, 700, 754 i 900 zaopiniowała pozytywnie zmiany poświęcenia do sensu. Komisja Zdrowia po rozpoczęciu rodziny Rad Miast Stażowych w dniu 24 stycznia zapoznała się z projektem zmian w budżecie w działach 852-853 i pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała dany projekt. Dziękuję bardzo. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie ma jeszcze decyzji takiej jednoznacznej, bo jeszcze spływają wnioski, na przykład z tydzień temu tego złożenia z różnych złożył wniosek, także nie ma jeszcze jednoznacznej decyzji. Dziękuję bardzo. Czy pytania uwagi do projektu uchwały? Dziękuję. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018 rok. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Uchwała 16 lat, 16 lat za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została jednogłośna. Przechodzimy do punktu 5.2. Zmiany wieloletniej porozumienia finansowej miasta Żory na 2018-2031. Proszę panią skarbnik o wprowadzenie. Dodatkowo jeszcze w ramach projektu Rady do Samodzielności zaoznaczono wydatki inwestycyjne, które do projektu będą realizowane, kwota 14 tysięcy na zakup mediów wysokowych lokalnych i szkoły chronionych, które będzie w ramach tego projektu utworzone. Oraz w projekcie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu miasta Żory dokonano zmian w kwotach tego zadania, które będzie realizowane w latach 2019-2021. Pozostałe zmiany, tak jak mówiłam, wynikają ze zmian w budżecie. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji. Komisja Rozwoju Budżetu. Przewodnicząca Komisji Rozwoju Ustawicznego Budżetu, która uchwałę zaopiniowała pozytywnie 6 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Pozytywnie przyszedł pan środowiska. Panie Przewodniczący, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami. Dziękuję bardzo. Komisja Sprawiedliwości Komunalnej. Komisja Gospodarki Komunalnej również zaopiniowała zmiany pozytywnie 6 głosami za, przy 2 wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Dziękuję. Poddaję pod głosowanie w sprawie zmiany rady prognozy finansowej miasta Żory na lata 2018-2031. Kto za tym jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Głosowało 17 radnych, 16 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Przy 1 się wstrzymujących stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 5.3. Zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Również proszę panią skarbnik o wprowadzenie. Takie przychody są w budżecie planowane, że to będziemy natomiast po zmianach, czyli po kwocie pożyczki, ochrony środowiska, ta kwota o 12 160 zł uległa zmniejszeniu. Kredyt, który zostanie zaciągnięty, oczywiście by nie było przeprowadzone do wcześniej postępowania przetargowego, będzie przeznaczony na spłatę kredytu w kwocie 20 384 760 zł oraz pożyczek na kwotę 2 798 46 groszy. Taka uchwała Rady Miasta jest właściwie wyłączną konstrukcją, ale również nie pozwala na to, aby wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej o uzyskanie opinii. Jest również takim elementem pozwalającym rozpocząć procedurę przetargową. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Podatkowej Budżetu. Panie Przewodniczący, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 6 głosami za, 7 głosów wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Czy zrezygnowali z tej uchwały? Czy są pytania, uwagi do projektu? Proszę bardzo. Panie Skarbniku, mam jedno pytanie. Proszę powiedzieć, jakie potencjalne są przeplanowane są koszty z tego budżetu? Szacunku, które musiałam przeprowadzić do planowanych zamówień publicznych na 2018 rok, to kosztowało 10 milionów. Okresie 10 lat. Natomiast ostatecznie
które były w poprzednich przetargach. Natomiast mogę Państwu tutaj powiedzieć, w ostatnich dwóch przetargach, które były, to w jednym do stawki WIBOR, która na dzień dzisiejszy wynosi 1,65 średniomiesięczna, była doliczana marża w jednym z tych przetargów 0,61%, w kolejnym przetargu już 1,27%. Także no, trudno jest powiedzieć, jak się kształtuje, te wartości mogą być 1,5 do 2% do tego wyboru. Szacowałam na poziomie 2,2 do wyboru. Także stąd ten koszt taki wrócił. Ostrożnie Pani szacowała. No zobaczymy, jakie będą oferty. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w duchu tego zapytania. My chcieliśmy dość mocno z zadłużenia zewnętrznego. Raz 20 dzięki temu oczywiście szereg inwestycji, przyspieszać inwestycje, które pewnie realizowaliśmy przez wiele lat. Ale w ostatnich latach cieszyliśmy się też z tymi sterami prezentowymi. Z Państwa przywołuje, to rozumiem, to też obserwują wszyscy. Powoli rosną zainflacja i rosną wysokie procentowe. Mam pytanie, czy Pan Prezydent, no nie wiem, kogo pytasz, ale Państwa decyduje, czy zastanawia się tak właśnie nad wariantem takim, by nie korzystać w pełni z tego zadłużenia, tylko raczej coś, co było zapewne na początku kadencji, spowolnić poziom zadłużenia, czy może nawet zmniejszyć, tak, żeby nas nie zaciążało na szkółce. Czy rozważałeś tak? No, przetargu to jest przynajmniej 40 dni. My jesteśmy już, raczej będziemy w marcu, tak? Bo koniec marca, jeżeli coś się nie uda, to mamy kolejne 40 dni, więc no, na razie tak czy tak korzystamy ewentualnie tylko z kredytu w rachunku bieżącym. Kwoty są zapisane w budżecie, podejmujemy tą kwotę, no zobaczymy, jak się to wszystko ułoży i no, po prostu rozpoczniemy tą procedurę przetargową. Czyli tak, żeby dla wszystkich było zrozumiałe, jeżeli tylko w sytuacji, gdy w wyniku przetargu stosowane koszty przekroczyły koszty zdrowiane w budżecie tegorocznym, wówczas nie dojdzie do zapisania. W każdym przypadku będzie musiał zawarcie umowy, tak? To znaczy, no jeżeli to jest no, przekraczające, to jest zabezpieczone w danym budżecie, no to niestety, ale albo musimy dokonać zmiany w budżecie, albo nie musimy unieważnić. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania, uwagi do projektu uchwały? Dziękuję. Poddaję głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 11 radnych. 11 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 3 było za przeciw, 4 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 5.4. Ustalenia trybu udzielania i doliczenia dotacji budżetu miasta Żoliw i publicznym placówkom wychowania przedszkolnego, szkołą i placówkom oświatowym, na których miasto Żoliw jest organem rejestrującym, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania terminu przekazywania informacji o liczbie uczniów, wychowanców, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, rozwoju rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. Proszę Panią Bożenę Nowowską o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, chciałabym skrócić to, nazwę tej uchwały, co udało mi się zamieścić wszystkie te rzeczy, które od nas wymaga ustawodawca. W grudniu 2016 roku została podjęta uchwała w związku z zmianami ustawy o systemie oświaty, ale w październiku 2017 roku mamy nową uchwałę, tym razem o finansowaniu oświaty i w tej uchwale znowu są zmiany, które zmuszają nas do przeprowadzenia zmian w uchwałach podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Najważniejsze zmiany to takie, że w poprzedniej uchwale mieliśmy wymienione wszystkie placówki, które dotujemy, ale ponieważ w nowej ustawie zostały jakby narzucone sposoby obliczania i wypłacania dotacji dla placówek publicznych, uwzględniliśmy tylko 4 przypadki, w których było określenie kwota nie mniejsza niż. W związku z tym
dla uczniów niemówców przedszkoli. Chodzi o uczniów niepełnosprawnych. Umieściliśmy zapis w kwocie równej przewidzianej dla tego ucznia niepełnosprawnego wcześniej oświatowej subwencji ogólnej otrzymania przez miasto Rzeszów. Czyli takie kwoty, jakie są naliczone w subwencji dla ucznia niepełnosprawnego, jeżeli taki uczeń będzie uczęszczał do przedszkola niepublicznego czy punktu przedszkolnego, on otrzyma taką wysokość subwencji. I to samo w poprzedniej uchwale mieliśmy 75% podstawowej kwoty dotacji, którą obliczamy, i 40%, ale też było zapisane, że jeżeli chodzi o uczniów niepełnosprawnych, jest to kwota nie mniejsza, w związku z tym zapisaliśmy również kwotę wysoką. Poza tym w większości ta uchwała jest podobna do naszej poprzedniej uchwały, ale oczywiście doprecyzowaliśmy te zmiany, które są w zapisach nowej ustawy, więc w paragrafie 7 punkt 2 doprecyzowano, że w szkołach dla dorosłych kiedyś trzeba płaciło się w miesiącu następnym i szkoły ustalały, nas informowały o uczniach, które uczestniczyły przynajmniej w 50% zajęć. W tym roku też chodzi o 50% uczestnictwo, ale na początku szkoły nas informują o przewidywanej liczbie uczniów, a w następnym miesiącu określają, jaka to była prawdziwa liczba uczniów i my tych uczniów wyrównujemy tą opłatę. Nie jest to nasz pomysł, to jest po prostu zapis taki, który istnieje w nowych przepisach i takich zapisów po prostu nie mieliśmy. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym, znaczy jest ogłoszona w dzienniku urzędowym, wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu i była również konsultowana z organizacjami pozarządowymi, które nie są słyszane. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Funkcja Edukacji i Kultury. Dziękuję. Komisja zaopiniowała projekt. Czy są pytania, uwagi do projektu? Dziękuję. Oddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu miasta Żory i publicznym placówkom wychowania przedszkolnego. Szkołą i placówkom oświatowym, dla których miasto Żory jest organem rejestru łączy. Przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, terminu przekazywania informacji o liczbie uczniów, wychowanków, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, lub uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjno-wychowawczych oraz tyle, że są budowy wydzielane tylko wystania dotacji. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Głosowało 17 radnych, 17 radnych było za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.5. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religijnej, kościołów i związków wyznaniowych. Również poproszę panią naczelną uchwałę. Już w poprzednim roku były podejmowane takie uchwały, ale mamy jeszcze 3 miejscowości, którymi musimy w nowym roku budżetowym zawrzeć porozumienie w sprawie prowadzenia nauki religii. Jest to powiat Pszyński, Zjednoczenie Religii Kościoła Ewangelicka Lubelskiego, gmina Suszec, Kościół Wolnych Chrześcijan, Kościół Ewangelicka Lubelski, gmina Pawłowice, Kościół Wolnych Chrześcijan i Kościół Ewangelicka. Dziękuję bardzo. Proszę Komisji Edukacji i Kultury. Dziękuję. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii innych kościołów i związków wyznaniowych. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Zdobyło 17 radnych, 17 radnych uchwały za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.6. Przyjęcie programu zdrowia publicznego dla miasta Żory na lata 2018-2022. Proszę panią radną Bożenę Kolbudzik o prowadzenie. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Narodowym Programie Zdrowia,
gdzie samorządy gminy mają obowiązek powołania takich zespołów i ustanowienie, opracowanie i wdrożenie takiego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata obowiązywania narodowego programu zdrowia psychicznego. Stąd proszę o przyjęcie. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, Rada Miasta Żony, na posiedzeniu w dniu 24 stycznia bieżącego roku zapoznała się z projektem i jednogłośnie zaopiniowała go pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy inne komisje opiniowały projekt uchwały? Czy są pytania, uwagi do projektu? Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Żory na lata 2018-2022. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Pana Nowacka jeszcze coś o głosowanie. 17 radnych głosowało, 17 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.7. Przyjęcie wieloletniego rozwoju, planu rozwoju modernizacji urządzeń kreacyjnych będących w posiadaniu bez eko spółka z o w latach 2018-2022. Przedstawiciela spółki nie widzę na sali, natomiast był obecny na komisji gospodarki komunalnej. Proszę? Przestrzeni. Gospodarki Ochrony Gospodarki Przestrzennej. Myślę, że radni zapoznali się z materiałem. Wiemy też, iż taki wymóg uchwalania wieloletniego planu rozwoju istnieje. W następnym punkcie również będziemy omawiać plan dotyczący naszego przedsiębiorstwa dotyczącego wicjonalizacji Żory. Czy w związku z powyższym odnosimy opinii komisji? Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Proszę. A później Komisja Gospodarki Komunalnej. Panie Przewodniczący, zarówno w przypadku wieloletniego planu rozwoju modernizacji firmy Besteco oraz Publika, ta opinia jest na tym pozytywna. Dziękuję bardzo. Komisja 22 zaprosiła panów prezesów spółki Besteco, jak również prezesa Republika w celu omówienia powyższych uchwał i zgodnie z 7 głosami obie uchwały zostały omówione 7 głosami za. Dziękuję bardzo. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Dziękuję. Podaję do głosowania uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń kreacyjnych pełnionych w działaniu bez eko spółka z o w latach 2018-2022. Kto zatem jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Głosowało 17 radnych, 17 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.8. Przyjęcie wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych kreacyjnych na lata 2018-2021. Przedłożonego przez przedsiębiorstwo wodociągów kreacyjnych Żory spółka OO. Jest pan prezes Michał Czonka z nami. Pan prezes chciałby coś jeszcze dołożyć, dodać do projektu uchwały. Proszę, panie prezesie. Wymóg opracowania planu na taki okres czasu wynika z nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody, zbiorowym odbiorze ścieków, gdzie okres taryfowy przewiduje się okres 3-letni. W związku z tym musieliśmy plan mieć opracowany na okres tych 3 lat. Co najmniej zahacza to również do 2021. Zakres działalności przedsiębiorstwa zostaje taki sam, jak i do tej pory, natomiast w planie są zadane wkłady na poszczególne lata, na poszczególne rodzaje związane z odtworzeniem bądź rozwojem sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Dziękuję bardzo. Opinie komisji zostały przedstawione. Czy są pytania do pana prezesa? Proszę bardzo. Czy to jest taki sam plan, jak który był głosowany w poprzednim roku? To nie jest. Jest na dłuższy okres czasu, na 2018-2021. Z tym, że okres taryfowy 3-letni zaczyna się w czerwcu, w tego roku, w
trwał do co najmniej czerwca roku 2021. No i w związku z tym musieliśmy zrobić te wszystkie rzeczy, które w tym czasie przewidujemy zrobić. Uwzględniając to, że w latach poprzednich przewidywaliśmy staranie się o środki pomocowe z Funduszu Spójności, wiemy, że nie dostaniemy. W związku z tym nie można, trzeba było go okroić, dopasowując do możliwości przedsiębiorstwa z jednej strony, przewidując również możliwości pozyskania środków z wojewódzkiego funduszu, ewentualnie z podwyższenia kapitału, bo takie coś przewidujemy. Głosowanie to ponowne jest spowodowane po pierwsze zmianą okresu, na jaki wymagany jest taki plan, a po drugie jest związane z tym, że PWK nie otrzymało dofinansowań gminy, na które liczyło w tym poprzednim wieloletnim planie. Tak. Czyli rozumiem, że te kwoty w stosunku do tamtego, co było głosowane i rodzaje inwestycji, które były uzależnione na końcu planu, był taki zapis wtedy, że to wszystko zależy od pozyskanych dofinansowań, zostały obcięte. Tak. Czy w związku z tym PWK przewiduje remont tej kanalizacji kilku procent ulic, o których z panem prezesem rozmawiałam w ubiegłym roku w maju, a później też przy okazji zatwierdzania planu, czy będzie tam uwzględniony remont kanalizacji na tych kilku procentach ulic w Żorach, które jeszcze mają starą kanalizację? To bardziej chyba chodziło o sieć wodociągową. Również przewidujemy modernizację sieci wodociągowej, kanalizacyjnej też. To cały czas musimy bazować na środkach jednak zewnętrznych, tutaj pod Wojewódzkim Funduszem. Czyli będą te same, czy to wszystkie inwestycje będą jeszcze raz zaproponowane, czy jakieś konkretne ulice, nie wiem, wypadły z tego planu? Robimy tam, gdzie rzeczywiście występują problemy związane przy okazji sieci wodociągowej z jakością wody i z awariami. To są dwie przesłanki, które decydują o tym, w które miejsce trzeba przede wszystkim wymieniać sieć wodociągową. Najgorsza sytuacja w tej chwili, jeśli chodzi o sieć wodociągową, to jest z jednej strony Lasoki, Kleszczowie, z drugiej strony ulica Świetlańska i rejon tej ulicy Świetlańskiej, i tam te zadania są już przygotowane po to, żeby są projekty i po to, żeby wymieniać. Pozostałe są projektowane i sukcesywnie na tyle, na ile środki będziemy dostawali, to będziemy to. Te ulice też tutaj w rejonie, ulica Wolności i Karola Mianki jest też w tym uwzględnieniu. To projekt już mamy zrobiony, natomiast musimy się starać o środki. Bo gdyby nie staramy się o środki zewnętrzne, to bardzo, niestety, ale bardzo niewiele mamy środków. Tak po sukcesywnie to idziemy. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze pytanie uchwały. Dziękuję bardzo. Podaję do głosowania uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory z punktu FO. Kto za tym jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Głosowało 17 radnych, 17 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.9. Powołanie Rady Muzeum przy Muzeum Miejskim w Żorach. Szanowni Państwo, wskazaliśmy już jako Rada Miasta dwóch kandydatów, a mianowicie panią Joannę Chrycę oraz pana Jacka Lipetę. Tak jak mamy w uzasadnieniu, lista osób zgłoszonych przez Stowarzyszenia Naukowe i Twórcze, przez fundacje i inne instytucje oraz przez dyrektora Muzeum Miejskiego. Ja odczytam, czyli kandydatów z Rady Miasta, później kandydaci z Rady Miasta Naukowej Twórczej, czyli pani Katarzyna Nowicka i pan Grzegorz Utrata. Wskazani kandydaci przez fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum, Andrzej Zabudliński i Janina Pańczak. Kandydaci wskazani przez Muzeum Miejskie w Żorach, pan dr Habibuła Jacek Łapot oraz pani magistra Ewa Brodyńska. I Rada Muzeum
Miejskiego wskazała panu Józefa Chmiela i Dorotę Szczyt. Zgłoszonych kandydatów jest 10. Zgodnie ze statutem muzeum, rada muzeum składa się z 9 osób. W związku z powyższym zobowiązanie będziemy przeprowadzić głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami. I ten kandydat, który otrzyma najmniejszą liczbę głosów, po prostu nie zostanie członkiem rady muzeum. Więc ja według kolejności opisu w uzasadnieniu poddam pod głosowanie poszczególne kandydatury. Nad każdą możemy zagłosować za, przeciw, wstrzymać się. Nie ma żadnych problemów w tym zakresie. Mam pytanie. Proszę bardzo. Czy właśnie, czy głosowanie imienne, a ono jest imienne, nie powinno być tajnym głosowanie? Dlaczego my mamy też pokazywać? No nie wiem. Możemy, powiem w ten sposób. Zgodnie z naszym statutem. Na wniosek to może być tajny. Tak. I zgodnie z statutem generalnie posłowania tajne odbywają się w fazie powołania, odwołania przewodniczącego, wiceprzewodniczących, ewentualnie tam przedstawicieli do jakichś związków między gminnych lub gdy ustawa tak nakazuje. To jest ustawy, która o muzeach nie ma takiego wymogu i oczywiście jeżeli taki wniosek o głosowanie tajne, w naszym statucie jest to wskazane, ja postaram się czytać, o ile zajdzie taka konieczność. Ja traktuję to, że jeżeli padnie taki wniosek, ja ten wniosek przegłosuję w głosowaniu imiennym i będzie, wydaje się, to jest taka, szanowni Państwo, że głosowanie tajne jest wyjątkiem od zasady jawności. I wydaje mi się, że w tej sprawie moglibyśmy zagłosować tajnie zgodnie z naszym statutem. Oczywiście nadzór wojewody może mieć inne zdanie, ale moim zdaniem możemy spróbować. Jeżeli padnie taki wniosek, pozostaje tajny, a wiem, że za chwileczkę padnie, ja go podam pod głosowanie i wówczas przeprowadzimy głosowanie tajne. Proszę pani. Formalnie składam wniosek o przeprowadzenie tajnego głosowania. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja proszę. Dobrze. Dobrze, oczywiste. Nie jest to niezbędne, ale nie ma obowiązku, ale rozumiem decyzję dwójki radnych. W związku z powyższym ja poddaję pod głosowanie wniosek Rady Elżbiety Możdżynowicz o przeprowadzenie głosowania tajnego nad kandydaturami do Rady Muzeum. Kto z radnych jest za wnioskiem o przeprowadzenie głosowania tajnego? Kto jest za? Kto jest przeciw? Wstrzymał się od głosu. Zawsze pierwsza się wstrzymuje i potem zapytania, tak? Zobaczymy, jak wyszło. Bardziej doświadczony, wstrzymujący zapytać. Wyłączyła się, czyli 2 radnych się włączył. Głosowało 16 radnych, 10 głosowało za, przeciw 3, wstrzymało się 3. Dobrze. Tak jest. Kiedy radny, który się wyłączył również od tego głosowania, mimo że nie musiał, bo wyłączył się tak, od kolejnego głosowania. Tak. Oczywiście, że tak. W związku z powyższym, szanowni radni, ogłosimy przerwę. Myślę, że Biuro Rady potrzebuje 10 minut czasu. Wystarczy? Na przygotowanie kart do głosowania? 7. No, 10 tak. Dziękuję. Szanowni radni, widzimy się o godzinie 15. Miałem te dylematy, o których mówiłem.
Teraz jeszcze po takich konsultacjach jednak uznaję, że nie ma podstaw do przegłosowania głosowania tajnego. To szybko powiem. Zgodnie z artykułem 14 ustawy o samorządzie gminnym uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. I oczywiście ustawa stanowi, kiedy nie jest zwykła większość, tylko jest kwalifikowana i również kiedy nie jest nie głosowanie jawne, tylko tajne, między innymi w przypadku, tak jak powiedziałem, wyboru odwołania np. przewodniczącego Rady. Również w statucie mamy zapis, że Rada, jeżeli ustawa na to pozwala, przed przystąpieniem do głosowania może w drodze uchwały określić inne zasady wyborów. Tak potraktowałem wniosek Pani Radnej, że my wprowadzamy w tym przypadku. Natomiast no niestety nigdzie nie mamy w ustawie możliwości nawet zagłosowania tajnego. Na naszym statucie mamy również zapis bardzo taki ogólny. I obawiam się, tak jak powiedziałem na początku, że jednak wojewoda uchyliłby nam tą uchwałę. Więc może, żeby nie wprowadzać tego zamieszania, że podejmiemy uchwałę, a zostanie uchylona przez nadzór wojewody, przeprowadzimy głosowanie jawne. Ja i po prostu tak będzie na pewno bezpieczniej, na pewno nie zostanie taka uchwała uchylona, a będziemy musieli imiennie wskazywać, jak będziemy głosować. I tutaj proszę Pani Przewodnicząca Andałówna. Tak, ja chciałam powiedzieć, że tu nie trafię do nadzoru wojewody. Nie trafię do nadzoru. Nie trafię do nadzoru. A przepraszam, a Marciu, jakie przepisy można znaczy, nam przekazano informację, że to nie jest prawo lokalne. Taką informację nie. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminy, wszystkie uchwały trafiają do nadzoru wojewody, natomiast w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego. Czy Pan Radca prawdy potwierdza, co powiedziałem? Tak, panie Marcin. Dziękuję. Powiedziałbym, że nie ma uchwał, który jest nadzorowana, bo nadzoruje to wojewoda, albo nadzoruje to RIO. No my słyszeliśmy nadzoru wojewody i nam powiedziano, że to do nich nie tak. Dziękuję. Oddziału klub publikacji na pewno jest tak. Ale do biura prawnego na pewno trafi. Czy ktoś chciałby zadać jeszcze głos? Proszę, proszę. Ja chciałam złożyć wniosek formalny, żeby przedstawić wszystkich kandydatów i dotychczasową działalność w temacie czasów dla zdalnictwa. Dobrze. Pani Anna Gaszka? No niech się to zapytam. Dobrze. Czy na sali jest obecny Pan Dyrektor Muzeum? Czy Pan Dyrektor Muzeum zna wszystkie osoby, które są wskazane jako kandydaci? Prawie. Dobrze, to ja to w takim razie ja rozumiem, że pomijamy dwóch radnych z uwagi na to, że Rada głosowała już nad dwoma kandydaturami. Pani Joanny Chrycak, przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury, czyli tym, która zajmuje się między innymi kwestią muzeów oraz pana przewodniczącego Komisji do spraw przestrzennych i ochrony środowiska, bo również działalność muzealnicza, czy tam generalnie środków pamięci muzeum ma związek z przestrzenią w naszym mieście, bo mamy też wiele historycznych budynków i ta działalność jest propagowana w wielu miejscach. Więc tutaj Rada podjęła tę decyzję, natomiast czy pozostałe kandydatury może Pan Dyrektor omówić? Nie wszystkie, no to nie ma sensu wtedy ten wniosek. Albo Pan Dyrektor omawia wszystkie, albo nie mamy żadnych. To dobrze, to Pan Dyrektor, to dobrze, to ja omówiłem dwie kandydatury, które Rada głosowała. Dobrze, Szanowni Państwo. Jak sobie Państwo wyobrażacie, dyrektor omawia razem? Dokładnie tak. No, dlatego mówię, więc jeżeli nie ma możliwości w tej chwili zaprezentowania wszystkich kandydatów w sposób tak zwany bezstronny, obiektywny, a myślę, że nie jest to cały szacunek. Dobrze, nie, Szanowni Państwo, ja już teraz mniej więcej czuję, o co chodzi. Panie dyrektorze, proszę z powrotem spokojnie usiąść. Ja myślałem, nie będzie żadnego referowania kandydatów. Czy są pytania do jakichkolwiek kandydatur? Mamy życiorysy uzasadnienia. Czy są jakieś pytania odnośnie jakichś kandydatów? Dziękuję bardzo. Przystępuję do głosowania nad poszczególnymi kandydatami zgodnie z tym, co jest w uzasadnieniu. Kto z radnych jest za tym, aby wybranym do Rady Muzeum została radna Joanna Chryca? Kto jest za? Jolanta Chryca, proszę. Uli.
przeciw, kto wstrzymał się od głosowania? Proszę bardzo. Proszę o to, żeby też zapisywać to od razu, żebyśmy na bieżąco potem też odczytali to wyniki. 14 za, czy długo za, wstrzymujących. Kto jest za tym, aby do Rady Muzeum powołać pana Jacka Mikerę? Kto jest za? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. 14 osób za, 2 przeciw, 1 głos wstrzymujący. Kto jest za tym, aby do Rady Muzeum powołać Katarzynę Nowicką? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. 15 radnych było za, 3 głosy wstrzymujących. Kto jest za tym, aby do Rady Muzeum powołać pana Grzegorza Utratę? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? 12 ra, 3 za, 3 się przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Kto jest za tym, aby do Rady Muzeum powołać pana Andrzeja Zemigińskiego? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Głosował za, przyjmuje się wstrzymujący, 1 głos wstrzymujący. Kto jest za tym, aby do Rady Muzeum powołać panią Janinę Pańczak? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Za głosowało 3 osoby, 12 osób przeciw, 2 głosy wstrzymujące. Kto jest za tym, aby do Rady Muzeum powołać pana doktora habilitowana Jacka Łapa? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? 17 radnych głosowało za. Nie było głosów przeciw ani wstrzymujących. Kto jest za tym, aby do Rady Muzeum powołać panią magistrę Elę Tondyjską? Za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Głosowało 17, 16 za, 1 głos wstrzymujący. Kto jest za tym, aby do Rady Muzeum powołać pana Józefa Chmiel? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Głosowało 16 za, 1 głos wstrzymujący. Kto jest za tym, aby do Rady Muzeum powołać panią Dorotę Szmit? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? 16 radnych głosowało za, 1 głos przeciw. Szanowni radni, po wynikach głosowań, które pamiętam, najmniejszą liczbę głosów otrzymała pani Janina Pańczyk. Także stwierdzam, iż w oparciu o głosowanie Rada podjęła uchwała, iż powołać Radę Muzeum przy Muzeum Wiejskich Żelach w następującym składzie: Joanna Chrycak, Jacek Mikerka, Katarzyna Nowicka, Jolanta. Jolanta. A ty to się nie ma. Joanna. Joanna mówisz. Przepraszam, uzasadnienie jest Joanna. To znaczy, że... Przepraszam bardzo, jak widzicie... Czytam te zrozumienie. Ale bezmyślnie, tak? Katarzyna Nowicka, Andrzej Zabigliński, Grzegorz Utrata, Jacek Łapot, Ewa Prądryńska, Józef Chmiel, Dorota Szmit. Ta uchwała już nie będzie końcowo głosowana, ponieważ jest to podjęta w oparciu o głosowanie cząstkowe. Dobrze mówię, panie radny? Tak. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, punkt 5.10.
przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu ocenia przestrzennego miasta Żory. Tak, oczywiście w treści uchwały jest pani Jolanta Krycak, a uzasadnienie traktujemy jako autopoprawkę pana prezydenta. W punkcie 5.10 w sprawie zmiany miejscowego planu ocenia przestrzennego miasta Żory przyjętego uchwałą nr 244 przez 19 przez 16 Rady Miasta Żory dnia 2 czerwca 2016 roku dla terenu oznaczonego symbolem A6UC. Czy pan wiceprezydent pytanie do przekazania? Ja dwa słowa wprowadzenia, bo proszę państwa, w zeszłym roku późno jesienią ten teren, który jest w tej chwili zaproponowany do procedowania w sprawie zmiany miejscowego planu do gospodarowania przestrzennego. Większość tego terenu została wystawiona na przetarg ofertowy, pisemny ofertowy przetarg. I ten przetarg odbył się, ale ponieważ pisemny ofertowy, więc komisja mogła rozstrzygnąć go pozytywnie lub negatywnie w zależności od tego, co zawierała oferta podmiotów, które brały udział w tym przetargu. Na przetarg wpłynęła jedna oferta i komisja uznała, że ta propozycja jest niesatysfakcjonująca z punktu widzenia miasta Żory i rozstrzygnęła ten przetarg negatywnie. Teraz teren, który jest objęty, obejmuje tak de facto teren starego szpitala, ponieważ te działeczki troszeczkę, które znajdują się bliżej przychodni na Rondzie i pogotowia ratunkowego, kiedyś obejmowały tak zwany stary szpital, ale były właściciel złożył wniosek o zwrot nieruchomości kilka lat temu i otrzymał jakieś 3-4 lata temu zwrot tej nieruchomości. Natomiast resztę szczegółowo proponuję, aby pani miejska konserwator zrobił. Dziękuję. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, opozycja zmian planu jest przeciwna temu projektowi. Dlatego zgłosiliśmy stworzenie takich warunków zagospodarowania tego terenu, które pozwolą podnieść przede wszystkim walor tego terenu. Zasadniczo chodzi o to, żeby umożliwić tutaj wprowadzenie zabudowy wielorodzinnej i wykluczyć usługi, które nie są dedykowane centrum miast, których tutaj jakby niestety, jak już my oczekiwali, że się pojawiły. Historycznie jest to teren przedmieść. Sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, wielorodzinną i usługową. Stąd postulat, żeby tutaj również powstała część dopuszczona do zabudowy rodzinna. W związku z powyższym, proponuję przyjąć tę uchwałę, dlatego że no, walory i ekonomiczne, i walory przestrzeni tutaj myślę zostaną podniesione. A zatem i ekonomika też ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji do Spraw Przestrzeni i Środowiska. Panie Przewodniczący, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednym głosem, 7 głosami. Dziękuję bardzo. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Proszę Panie Krzysztofie. Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, Panie Radni. Pamiętam, jak uchwalaliśmy ten plan, tak jak Pan Prezydent powiedział, mówiliśmy o tym, że na terenie byłego szpitala planujemy, aby powstało centrum handlowe duże, mówiono o galerii handlowej, o tym mówiło się o bibliotece, która miałaby tam powstać, o innych instytucjach, które potencjalnie mogłyby ożywić to miejsce. Szanowni Państwo, ja zastanawiając się nad projektem tej uchwały, przypomniałem sobie wtedy dyskusję, jaka odbywała się w trakcie przygotowywania tego planu i później podczas każdej dyskusji na temat tego, że tego terenu nie potrafimy sprzedać, albo że ktoś chce kupić właśnie po to, żeby postawić tam jakiś market, który nie do końca jest przez nas akceptowany. Dzisiaj jeszcze rano pozwoliłem sobie zrobić takie małe
mapki całego miasta, tylko po to, żeby zobaczyć to, co od wielu, wielu lat próbujemy zrobić, mianowicie ożywić Starówkę. Próbujemy różne rzeczy, miękkie, twarde, budujemy coś, kupujemy karuzele czy inne rzeczy, ale z drugiej strony zapominamy o jednej rzeczy, że tu w zasadzie nie ma już pomału gdzie zaparkować, gdzie się zatrzymać, w jaki sposób ci ludzie mają tutaj dotrzeć. W momencie, kiedy społeczeństwo jest na tyle wygodne, że w zasadzie jeździ tam, gdzie potrafi samochodem stanąć, wysiąść i w zasadzie już jest w sklepie, już jest nie wiem, w galerii, w teatrze, w muzeum i tak dalej, my powodujemy taką decyzją, że ostatni teren, powiem ostatni, bo może jest jeszcze przedostatni za Starym Młynem, gdzie są tereny takie, które można by potencjalnie się zastanowić, czy nie zrobić tam jakichś parkingów i tak dalej, który potencjalnie mógłby być wykorzystywany właśnie jako miejsce parkingowe. Ja wiem, że to jest tak powiedziane wbrew budżetowi, bo jeżeli zmienimy uchwałę w tym sensie, jakie tu zostało przed chwilą przedstawione, to ten teren bardzo łatwo się sprzeda. Powstaną piękne budynki mieszkalne, na którym na dole będą ładne banki, będą ładne sklepy. Ja rozumiem, pani konserwator za chwilę mnie poprawi, ale ja skończę swoją wypowiedź i powstaną także miejsca parkingowe. Powstaną. Zgodnie z uchwałami będzie musiał być przelicznik, który spowoduje, że tyle i tyle będzie musiało być miejsc parkingowych. Tak jest pod każdym jednym. Tylko zauważmy tę rzecz. Jeżeli u góry zostaną sprzedane mieszkania, to każdy z tych mieszkających będzie miał po dwa samochody, które tam będą się stały, parkowały. Tam będą parkowali pracownicy tych sklepów, które tam na dole powstaną i dalej nie będzie możliwości zatrzymania się czy zaproszenia tutaj kogokolwiek, żeby mógł przyjechać, zatrzymać się, skorzystać z oferty naszego rynku, czy ogólnie mówiąc całej Starówki. Ja tu tak proszę potraktować jako prawie wniosek formalny, chciałbym zgłosić coś takiego, żeby zastanowić się, czy ten teren nie wykorzystać w jakiś, nie wiem, sublimowany sposób, który byłby i parkingiem, miejscem zieleni, miejscem i jakiegoś takiego przyciągnięcia, bo to można wszystko połączyć, a jak go zabudujemy budynkami mieszkalnymi, tak jak jest założenie tych planów, zmiany, planu zakształtowania przestrzennego tego terenu, to tak jak powiedziałem, odetniemy ostatnie miejsce, które potencjalnie można by było do tego wykorzystać, a miejsce to jest idealne, zresztą można przejść się i zobaczyć, że ludzie sami wymyślili, że tam jest piękny parking, z którego można bardzo blisko przyjść na rynek, bardzo blisko, bardzo szybko przejść na targowisko nasze miejskie, nawet nie jest daleko do Mosiru, już nie mówię o całym tym pasażu handlowym, który jest pomiędzy rynkiem a ulicą Wodzisławską. Więc wniosek mój jest taki, żebyśmy się zastanowili i nie zmienili tego planu w ten sposób, że zabudujemy ostatnie i postawimy piękne budynki, które będą budynkami pięknymi, mieszkalnymi i tak dalej, ale z drugiej strony nie dziwmy się później, że nikt na ten nasz rynek nie będzie chciał przyjechać, bo nie będzie miał się gdzie zatrzymać. Proszę zobaczyć, zresztą dojeżdżamy tutaj, wszystkie drogi z lewej, z prawej mamy wszystko zatkane samochodami, bo jest ich coraz więcej. To jest mój głos w dyskusji. Nie zagłosuję za tą uchwałą ze względu na to, że taka jest uzasadnienie, że idziemy w kierunku budowy stanu świadczy. Szanowni Radni, rozumiem argumentację przeciwnego Szczepana Wilka. Ja dzisiaj zagłosuję za tą uchwałą, powiem dlaczego. Ten kierunek, który był wskazany, czyli zostawić to miejsce jako parking dla osób, które będą chciały przyjeżdżać na rynek, ma pewną logikę i ma sens. Trudno mi powiedzieć, żeby ten pomysł był złym pomysłem. Natomiast zwróćcie uwagę, Szanowni Państwo, na następujące kwestie. Pierwsza kwestia, bardzo podobnej odległości mamy duży parking pod cmentarzem. Bardzo podobna odległość do rynku. Duży, on jest pusty. Inaczej, częściowo pusty, bo może nie jest pusty, ale dalej nie jest wykorzystywany do końca. Więc zawsze tam mamy możliwości zaparkowania osoby, które chcą przejść, pospacerować na rynku. Druga kwestia, będziemy rozbudowywać parking przy MOK-u. Tam mamy dalsze plany i również będzie możliwość przejścia się na rynek. Kwestia centrum, będzie przebudowany cały PKS. Tam również będą kolejne miejsca parkingowe.
jest możliwy uzyskania kolejnych miejsc parkingowych, bo też docelowo w tym kierunku zmierzamy w strefie muzealnej. Ale dlaczego to mówię? Bo to jest kwestia tej wizji. Ponieważ mi okolica Śródmieścia też troszeczkę zaczyna brakować, że tak powiem, tego życia takiego żywego, tego mieszkańca. Popatrzmy na naszą dyskusję przy związku z szkołą, z gimnazjum numer 2, likwidacją. No i się okazało, że nie ma dzieci, które by tą szkołę ożywiły. Ja chodziłem do tej szkoły przez część swojej szkoły podstawowej i ta szkoła była szkołą, w której w każdym roczniku było przynajmniej 3 oddziały. Oczywiście to były inne pokolenia, to był pokolenie wyżu demograficznego, natomiast mam wrażenie, że osoby, które będą chciały przyjechać na rynek, pospacerować, ewentualnie skorzystać z oferty, te miejsca parkingowe mimo wszystko znajdą. Natomiast gdyby się udało wprowadzić takiego więcej takiego życia nowych mieszkańców w okolice Śródmieścia, to jest bardzo, bardzo ważne dla tego terenu, bo mamy taką sytuację, że młodzi ludzie budują się na zewnątrz, a na osiedlach zostają ludzie starsi. Przez 700-lecie kiedyś było naturalnym, jakby taki związek miał z Starym Miastem, a jednak te tendencje są troszkę odwrócone. I zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz. Ja mam nadzieję, bo to jest tylko kwestia planu, ale ten plan jest po prostu nieuchwalony, to jest przystąpienie. Natomiast myślę, że możemy takie współczynniki zabudowy tam wpisać. Możemy tak uregulować kwestię parkingu, że naprawdę można połączyć jedną funkcję z drugą. Popatrzmy, powstaje nowy budynek mieszkaniowy, usługowo-mieszkaniowy przy hotelu żony, tak? Widzimy, że jest olbrzymi dół, czyli wiemy dobrze, że tam będą parkingi podziemne. Także tych możliwości pogodzenia tych dwóch funkcji jest dużo, a wydaje mi się, że dobrze byłoby jednak również myśleć o tym, żeby więcej osób mieszkało w dziedzictwie Śródmieścia. Ale to jest moje zdanie, tak to czuję. Ja nie mówię, że jestem jakimś ekspertem w sprawie planowania, natomiast takie jest moje prywatne odczucie. Czy jeszcze liczymy, oddamy głos naszej specjalistce, czy ktoś chciałby się zabrać głos w tym momencie? Jeśli nie, proszę bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli mogę powiedzieć, to chciałabym dodać sukurs, że problem wybierania śródmieść i centrów miast to jest problem ogólnoeuropejski i z tym się zmagają największe miasta w Europie, o tym wiadomo od dawna, próbują różne wprowadzać mechanizmy, które ściągną właśnie młodych do centrów miast, łącznie z oferowaniem lokali za darmo, także bardzo dużo się w tej chwili dzieje, to już jest dosyć długich lat. Natomiast chciałabym tutaj dodać, że musimy zwrócić uwagę na to, że w studium mamy tutaj teren UC i my tego terenu UC w studium zmieniać nie będziemy. Natomiast ta zabudowa oznaczona symbolem UC w studium dopuszcza zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy zastrzeżeniu, że jest to nie więcej niż 30% powierzchni obszaru. Co oznacza, że my ten teren tak czy tak będziemy mieć przeznaczony na tak zwaną UC, czyli tą usługę powyżej 2000 metrów. Na dzień dzisiejszy, a będzie to tylko jakby uzupełnienie tej usługi przez zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, co wydaje się być zasadnym, dlatego że nawet z punktu widzenia wysokości kondygnacji będziemy gdzieś tutaj równać do tych obiektów, które mamy. Natomiast dla terenów UC obecnie w planach miejsc, w planie miejscowym naszym obowiązującym mamy wpisane zasady, które mówią o garażach wielopoziomowych minimum dwóch kondygnacjach, garażach podziemnych. Także te zasady myślę, że zostaną powielone. Wstępnie była rozważana taka wersja, która już ma zapis w planie, to jest tak zwane UC1, czyli właśnie UC z dopuszczeniem usługa powyżej 2000 metrów, z dopuszczeniem mieszkań wielorodzinnej. My oczywiście możemy dopisać i wpisać zasady dotyczące utrzymania zieleni. Ja opracowałam te zasady zasadności przystąpienia. Również tu jest zapis o utrzymaniu tych zieleni wysokiej na obszarze. Tak jak powiedziałam, to jest tylko przystąpienie. Natomiast co powstanie w wyniku jakby rozszerzenia tych zapisów? Na pewno nie możemy zmienić czegoś, tego zapisu UC w studium. Natomiast pewne zapisy możemy dodać, możemy je odwarować w zapisach szczególnych na końcu planu miejscowego. Między innymi również o współczynniku zieleni, o zachowaniu zieleni wysokiej i o parkingu. Więc uważam to za zasadne, żeby to rozszerzenie tych terenów o zabudowę wielorodzinną jednak nastąpiło, ponieważ to będzie pełne wykorzystanie tego. Tak.
wierzy w to, co pani mówi. Powiem szacunkiem do pani, bo wiemy dobrze, że między innymi ten teren nie sprzedał się dlatego, że jest za mały. Bo były takie firmy, które chciały dużo, dużo większe tereny. Nie było tego. Mówię dobrze, ale mówimy o sklepach powyżej 2000. Nie, była oferta na sklep. Nie mówimy o blaszakach, bo pani powiedziała, że to żeśmy wyeliminowali. Jeżeli tam wybudujemy te 2-3 domy, to nie jest teren taki, w którym by można było nie wiem ile postawić, a potem jeszcze do tego postawić jakiś duży obiekt wielkokabaretowy, który można by było sprzedawać. Wątpię. I do tego jeszcze powiedzieć, że tam jest 30% musi zostać niezabudowana i tak dalej. Mam duże wątpliwości ze względu na to, że ten teren nie jest na tyle duży, że jak będziemy stawiać tam jeszcze budynki wielorodzinne i do tego jeszcze zostaną tereny, które będą mogły być. Może się mylę, pan prezydent mówi, że takie oferty by wpłynęły. Jeśli chodzi o te dwóch wielokondygnacyjne parkingi podziemne, pytanie jest takie, czy tereny wokół też były podobnie projektowane, bo wiem, że wokół są budynki, które nie mają na pewno takich parkingów, a wręcz są tam budynki raczej usługowe i to na każdym piętrze, które w zasadzie raczej nie przyciągają mieszkańców, bo to są budynki usługowe, jakieś przychodnie zdrowie i tak dalej, które raczej tylko na okres, kiedy są otwarte, przyciągają mieszkańców, a w pozostałych godzinach są niestety, ale zamknięte. Proszę państwa, krótko, chcę tak do Kaczuczek i Kazimierz Dajk. Proszę państwa, w trakcie tego przetargu ofertowego pisemnego wpłynęła oferta, która co do istoty była ofertą na wielkopowierzchniowy obiekt handlowy. To firmy sobie dadzą radę, bo to na dachu można parkować, tam różne rzeczy. I to był co do zasady wielkopowierzchniowy obiekt handlowy. Natomiast wyszliśmy z założenia, że nie jest to to, co nas interesuje. Po drugie, wyszliśmy z założenia, że raczej może być to cios, a nie atut w starówkę miasta. I to były główne powody, dla którego ten przetarg nie rozstrzygnięto pozytywnie i napisano firmie, która złożyła ofertę, że nie jesteśmy zainteresowani ich ofertą. I nie rozstrzygnięto pozytywnie. W tej chwili te firmy sobie tracą radę z takimi sprawami. Po trzecie jeszcze, nie jest to Państwa tajemnicą, że został wykupiony teren pod, no można powiedzieć, galerię taką, no nie taką jak w Katowicach olbrzymią galerię Silesia, ale taką galerię handlową już bardzo dużo. I pan prezydent stwierdził, że dwie galerie handlowe to chyba trochę za dużo jak na takie miasto, takich rozmiarów. I to już by zupełnie rozłożyło na łopatki drobny handel. Dlatego po prostu zapadła decyzja, że nie rozstrzygamy pozytywnie tego przetargu na Stare Świta. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja to rozumiem, tylko wtedy nie mówmy o tym, że zostawiamy nadal oznaczenie symbol UC, który mówi o rozmieszczeniu obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 metrów, bo tak jakby rozumiem z tego wypowiedzi, że rezygnujemy z tego typu obiektów, one zostaną wpisane, ale tam one nie powstaną ze względu na to, że będziemy mieć duży obiekt przy Wiślance, a tam jak jeszcze zabudujemy mieszkaniami, to rzeczywiście nie będzie się pomału dał to nie. Tam nie możemy zrobić więcej niż 30% zabudowy wielorodzinnej, tylko oprócz usług, które są zapisane, tam studium mówi nam dokładnie, powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie powinny zajmować łącznie więcej niż 30% powierzchni obszaru. I my nie możemy tutaj być niezgodzie z zapisami studium. Więc to jest jakby rozszerzenie tego zapisu, nie zmiana, czy zmiana polegająca na rozszerzeniu pewnego zakresu, a nie zmiana całkowita. Dziękuję bardzo. Pan Kazimierz Dajk. Panie przewodniczący, szanowni radni, ja myślę, że troska pana radnego jest uzasadniona, ale pragnę panu przypomnieć, że nie zapominamy o tym, że to jednak my będziemy głosować nad tym, co zostanie zaproponowane przez pana prezydenta i jego służby, także myślę, że nasza rola będzie polegała na tym, żeby się głęboko zatroszczyć o wszystkie te kwestie, które pan poruszył i myślę, że jest jak najbardziej zasadne wszczęcie tej procedury w celu poprawienia nie tylko tego rejonu miasta, ale i innych kwestii, które są podane w uzasadnieniu, między innymi dotyczące dzielnicy Rój, gdzie
myślę, jak najbardziej zasadne jest to, ażeby te, powiedzmy, lokalizacje, które są uciążliwe społecznie, oddalić ze 100 przynajmniej 2000 metrów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze tak podsumowując, popatrzmy, to trzeba być jednak to wszystko elastyczne, tak? Bo ja też osobiście byłem zwolennikiem tego, aby w tym miejscu powstała galeria handlowa z biblioteką. Mi najbardziej ten pomysł się podobał, czyli połączenie funkcji komercyjnej z funkcją publiczną i w tym momencie z tym otwarciem się w kierunku Lisemoniuszki i w kierunku rynku, wydaje mi się, że ten pomysł był najlepszy na te czasy, które się planowali. Natomiast jak wiemy, no inwestorzy się nie potrafili znaleźć na takie centrum, które nam chodziło, a chcą inwestować w miejscu, w którym no, logicznie chcą korzystać również z ruchu tranzytowego. I też nie ma się co dziwić, że traktują jednak Rzeszowy Sąd za zbyt małym miastem na tego typu galerie i chcą korzystać z miejsca, w którym ruch tranzytowy widzieliśmy z Studium Mobilności, ulica Pszczyńska, pod 20 tysięcy samochodów dziennie, tam było kilkanaście tysięcy dziennie, również TK 81, również bardzo jeszcze większe liczby samochodów, które dziennie przemierzają tą ulicę. Natomiast zwróćmy też uwagę to, że bibliotekę też wtedy nie widzieliśmy, że nowe programy unijne będą nakładać na rewitalizację, prawda? Tam trudno byłoby rewitalizować cokolwiek i bibliotekę będziemy budować w Młynie, rewitalizując te tereny, które są jeszcze bliżej rynku, które spowodują, że do tej biblioteka działa funkcję dla całego miasta, więc też będzie powodowało ten ruch mieszkańców tutaj w okolicy rynku. Więc ja mówię, no trzeba być elastycznym. W tamtym momencie tamten pomysł był dobry, teraz mam wrażenie, że jednak powinniśmy również robić jak najwięcej, żeby więcej osób mieszkało w okolicy rynku. Że tyle z mojej strony. Myślę, że faktycznie komisja również będzie dała przecież na etapie tworzenia planu, na pewno jakąś komisję w międzyczasie, będzie, który pan minister omówi pracę nad planem, więc będziemy jako Rada mieli na tym kontrolę. Szanowni Radni, poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do zadania zmiany miejscowego planu zadania przestrzennego miasta Rzeszowa, przyjętego uchwałą nr 244/19/16 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2 czerwca 2016 roku za terenu oznaczonego symbolem A6UC. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Kończymy głosowanie. Głosowało 19 radnych, 18 radnych głosowało za. Uchwałą przyjętą wstrzymującą stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Przystąpienia do wykonania zmiany miejscowego planu przestrzennego miasta Rzeszowa przyjętego uchwałą nr 244/19/16 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2 czerwca 2016 roku. Tutaj zastępca prezydenta do wprowadzenia. Panie proszę miejską konserwację. Szanowni Państwo, projekt ten pierwotnie dotyczył, jest początek, był realizacją wniosku, który wpłynął do Urzędu Miasta z prośbą o zmianę terenów oznaczonych symbolem T w zakresie możliwości realizowania obiektów związanych z gospodarką komunalną o odległości nie mniejszej niż 100 metrów od granicy mieszkaniowej. Wniosek dotyczył zwiększenia tej odległości ze 100 do 1000 metrów. Po analizie tych wniosków i po analizie działalności, które są prowadzone na terenie miasta, które mogą być prowadzone na terenach przemysłowych, prezydent miasta podjął decyzję, żeby faktycznie taką zmianę wprowadzić z uwagi na to, że te tereny mieszkaniowe znacząco się rozszerzyły w ostatnich dwóch planach, w ostatnich czasach. No i z uwagi na, jako odpowiedź na lokalne potrzeby mieszkańców oraz ochronę środowiska, należało takie zmiany wprowadzić. Równocześnie będzie można wprowadzić pewną nomenklaturę, która w tej chwili w zakresie przepisów dotyczących gospodarowania odpadami się zmieniła, pewne zapisy uszczegółowić. Te zapisy miały pierwotnie dotyczyć terenów przemysłowych i właściwie tylko i wyłącznie tekstu planu miejscowego dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolem P.
W związku z faktem, że procedura właściwie zmiany planu jest identyczna, czy to jest mała zmiana, czy to jest zmiana tekstu, czy to jest zmiana rysunku i tę procedurę zgodnie z ustawą o planowaniu i rozprawianiu przestrzennym trzeba przeprowadzić w pełni. W związku z tym faktem, że być może będzie można uwzględnić jeszcze jakieś wnioski mieszkańców, o ile oczywiście będą zgodne ze studium. Pan prezydent zawnioskował o zawężenie tego treści tej uchwały, nazwy tej uchwały oraz wykreślenie ostatniego zdania i przystąpienia do zmiany opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwała nr 244 jedynie. Co oznacza, że jest to zmiana całego planu, aczkolwiek jakby to pierwotnym założeniem była też zmiana tylko tych zapisów dla przemysłu. Panie Przewodniczący, projekt uchwały został zaopiniowany przez 7 głosami. Dziękuję bardzo. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Proszę, Pana Nowacka. Oczywiście. I czy ma to związek może z sprawą Bocznej i... Nie. To jest wniosek z mieszkańców. A też jeszcze są inne wnioski w różnych innych miejscach, ale ten wniosek, o którym mówi pani konserwator, dotyczy roli. Są pytania, uwagi? Jedno pytanie dotyczące działalności firmy Bezeko. Czy te plany, które mamy w jakikolwiek sposób wpłyną na firmę Bezeko, która jest, mówimy o roju, jakby po sąsiedzi tutaj firmy, a nie tak, żeby przegłosowali uchwałę pozwalającej na rozwój. Czy to ma jakikolwiek wpływ? Będzie miało o zmiana tego planu. Mam nadzieję, że zostanie to wszystko przeanalizowane. Jak powiedziałam, wstępnie analizowaliśmy tutaj z panią naczelnik ochrony środowiska i środowiska, jakie są jakie działalności prowadzone na terenie miasta i na które potencjalnie mogłyby być tereny. Natomiast no, ten zapis, który był wnioskowany, zwiększenie odległości ze 100 do 1000 metrów, ja nie wiem, czy do końca on taki zostanie. Myślę, że to będzie kwestia analizowania, czy to ma być zwiększenie odległości do 200 czy do 500 metrów. Będziemy się starali, żeby to było zasadne, żeby też nie wykluczyć i nie zaszkodzić działalnościom, które są w jakiś sposób już prowadzone w mieście i żeby im nie zamknąć pewnej drogi. Natomiast no, te, które mogą mieć jakiś tam poważny wpływ, znowu lokalizowane, żeby ewentualnie móc wykluczyć. Także te zapisy będą procedowane, ja ich na dzień dzisiejszy nie znam. To jest próba rozszerzenia zapisów, ale jakie one będą? Ja bym chciał tylko zaznaczyć jedną rzecz, to są poprzednie moje wypowiedzi dotyczące zmiany czy pracy nad zmianą planu dotyczącego Śródmieścia, że ja przedstawiam pewne zagrożenia, które moim zdaniem mogą wystąpić w tym mieście, czyli mówię o braku miejsc parkingowych i tak dalej. Ja wiem, że to będzie procedowane i prosiłbym tylko, żeby to było wzięte pod uwagę. Tak samo w tym momencie mówię o tym, że przed chwilą żeśmy przyjęli wieloletni plan rozwoju modernizacji firmy Bez Eko, a jednocześnie przystępujemy do planu, w którym mówimy o potencjalnie, ja mówię o tym, że oddalamy potencjalną działalność związaną z przetwarzaniem pewnych rzeczy, która może wpływać negatywnie na odczucia mieszkańców powyżej 1000 metrów, a wiemy, że niedaleko jest firma Bez Eko, która no, tą uchwałą może być w jakiś sposób pokrzywdzona. Także ja tylko przedstawiam pewne potencjalne zagrożenia płynące z tej uchwały. Tajka, Władysław, pyta się. Ja myślę, że te obwarowania, które chcemy zastosować w najbliższym planie gospodarowania przestrzennego poprzez te wszystkie uwagi, prace, które zostaną skierowane na ten projekt, skupiają się tylko i wyłącznie do kwestii nowych, które będą powstawać. Natomiast to, co już mamy, no to siłą rzeczy niestety tego nie jesteśmy w stanie przesunąć z racji tego, że nie mamy zamiaru niczego likwidować. Mamy jedynie zamiar chronić przed nowo powstałymi zakładami, które mogą emitować różnego rodzaju zapachy czy fetory. Myślę, że nagle jest jakby to będzie intencja tego. Tak, mamy też jeszcze zapisy, które dopuszcza rozwój, tak, o 30% zwiększenie, także ten zapis też nie zostanie usunięty zapewne, bo ten rozwój musimy dopuścić tych firm, które prowadzą działalność.
Niemniej to mogło być dobrze zlokalizowane i szkodliwe. Mamy po prostu dobrą pomoc. Panie Przewodniczący, ja chciałbym się w tej kwestii, bo najbardziej zaangażowaną stroną byli mieszkańcy Zwojów i współudziałają też tak samo sąsiedni. I mieszkańcy, no właśnie tu było, mieszkańcy zdecydowali i dziękuję za przychylność, że ten temat został poruszony. I to jest pierwszy krok, można powiedzieć, to jest pierwszy krok do tego, żeby nie było zagrożenia, a wiemy o jaką firmę chodziło, o pana Częsioka, że nie było zagrożenia w dalszym ciągu. Ta sprawa jest jeszcze na tyle nie do końca zamknięta, bo jeszcze ochrona środowiska i tak dalej, ale za ten pierwszy krok mieszkańcy w imieniu mieszkańców i zagłosujecie państwo za podjęcie tej uchwały. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Wielokrotnie mówiłem na tej sali, że również, czy to dotyczy Kleszczówki, czy dotyczy Toroju, czy każdego innego miejsca, czy Kleszczowa, bo tam też takie problemy mamy, takie sprawy traktujemy, czy to wygody, bardzo poważnie. Tutaj nie chcemy absolutnie jakby iść w poprzek woli mieszkańców. Czy ktoś zabrał jeszcze głos w dyskusji? Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu wykonania przestrzennego miasta Żory, przyjętego uchwałą nr 244/19/16 Rady Miasta Żory z dnia 2 czerwca 2016 roku. Kto za tym jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Skoro 20 radnych głosował za przyjęciem uchwały, stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, nadania odcinków dróg nazw. Aroniowa, Sudecka, Mielna, Babnicza, Alberta, Benek. Szanowni radni, uzasadnienie mamy, życiorysy poszczególnych patronów, tam gdzie oczywiście są to osoby, państwo mają. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Przepraszam, Komisja Krajowa Środowiska. Panie Przewodniczący, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie 7 głosami. Dziękuję bardzo. Nie ma uwag ani pytań. Poddaję do głosowania uchwałę w sprawie nadania odcinkom dróg nazw Aroniowa, Sudecka, Chmielna, Partnicza, Alberta, Benecke. Kto za tym jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Głosowało 18 radnych. 18 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwałę przyjęto jednogłośnie. Ja od siebie powiem na koniec, ja bym chciał, żeby ktoś kiedyś o nas powiedział, że wszystkie swoje urzędy honorowe w gminie i kościele sprawowaliśmy w niezmordowany sposób, aż do śmierci. Ale oczywiście naprawdę podoba mi się bardzo to uzasadnienie, takie bardzo poetyckie. Zwróciło moją uwagę. Piękne napisane. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 5.13 zdania planu pracy Komisji Stałej Rady Miasta na 2018 rok. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałej Rady Miasta na 2018 rok? Za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy głosowanie. Zostało 17 radnych, 17 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.14. Rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zwykłego Grupy Działamy. Szanowni radni, temat jest nam znany. Radni dostali wniosek Grupy Działamy odnośnie poprawienia budżetu miasta Żory na 2018 rok. Ten wniosek wpłynął w dniu 19 grudnia 2017 roku. Wniosek dotyczył zakupu oczyszczaczy powietrza dla żłobków sztuk załowych i ponad podstawowych, dla domów pomocy społecznej, w tym dla dziennych domów pobytu seniorów oraz zwiększenia dofinansowania wymiany źródeł ciepła w mieszkaniach w domach osób fizycznych. Zaproponowano, aby środki zdjąć z budowy tęczy.
Szanowni Państwo, zajmowaliśmy się bardzo gruntownie tym wnioskiem na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Zaprosili przedstawiciela Stowarzyszenia Cyklego Grupy Działamy, który był obecny, uczestniczył z nami na posiedzeniu, która ta sprawa, że tak powiem, pochłonęła większość czasu posiedzenia komisji. Komisja przedstawia Radzie uchwałę w sprawie uznania tego wniosku za bez zasadnych, w oparciu o argumentację zawartą w ustawieniu do niniejszej uchwały. Także tu pragnę podkreślić, iż w żadnym wypadku jako Rada Miasta, jako Prezydent Miasta nie uważamy, aby walka ze smogiem, czy z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom zdrowotnym najmłodszych i najstarszych mieszkańców była czymś złym. My uważamy, że należy robić wszystko, aby wspierać tego typu działania i to też czynimy. Ja wczoraj na komisji wskazałem wiele działań, które robi miasto w tym zakresie i to od konkretnych inwestycji infrastrukturalnych, czyli wskazaliśmy na budowę ciepłociągu, który i to budowaliśmy ten ciepłociąg w tym momencie, jak jeszcze w Polsce się nie mówiło o smogu i negatywnym wpływie, to też można wskazać, byliśmy jednymi z pierwszych, którzy te tematy poruszali. Budowaliśmy ciepłociąg na Śródmieściu, na ulicach Osińskiej, przyległej do Osińskiej i ludzie coraz częściej się do niego przypinają. Prowadzimy dofinansowanie, czyli wodociągi przyłącza finansując z naszych środków, 80% wymiennikowni finansujemy. Prowadzimy w ramach programu POME od wielu lat program wymiany źródeł ciepła i tak naprawdę zamykamy go tylko po to, żeby sfinalizować w danych okresach te programy i zaraz otwieramy następny, zwiększając środki na ten zakres. Więc nie ma tak, że którykolwiek z mieszkańców, których chce wymienić, nie będzie miał takiej możliwości. Wszyscy mieszkańcy, którzy taką będą mieli chęć, będą mieli taką możliwość. Niezależnie od tego, wczoraj na komisji, no nie tylko wczoraj, ale my o tym mówimy, żeby rozpocząć pracę nad programem wsparcia dla osób ubogich, bo no, w programie jednak jest wymagany wkład własny i tutaj będziemy rozważać dodatkowy program, który będzie dotyczył pomocy tym osobom, które będą miały problem z wkładem własnym. No, takim programem tutaj będziemy pracować. Tu są wstępne ustalenia, iż Komisja Gospodarki Przestrzeni i Środowiska powoła podkomisję lub ten zespół, która będzie pracował nad rozwiązaniami w tym zakresie. Oprócz tego, Szanowni Państwo, nie zapominajmy o rzeczach związanych również z edukacją. Przecież program, który teraz prowadzimy, tutaj mam głos wielu radnych, ale pierwszy był wiceprzewodniczący Krzysztof Medlik, odnośnie edukacji w zakresie sposobu palenia, jest to kwestia bardzo istotna, ponieważ istnieją dowody, co możemy wykazywać na szkoleniach, które robimy w poszczególnych dzielnicach, iż tak zwane spalanie od góry przynosi znaczne oszczędności dla kieszeni żołnierza i znaczne mniejsze zanieczyszczenie morskiego powietrza. Ja rozwinąłem swoją myśl dalej. Szanowni Państwo, prekursorskie wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej, zwiększenie strumienia mieszkańców poruszających się autobusami z 3000 do liczby około 9-10 tysięcy. To te są mniejsza ilość samochodów, które wyjeżdża na żorskie ulice. Bo smog to nie tylko piece, ale to również samochody. I moim zdaniem podchodzimy do sprawy bardzo poważnie i uznajemy ten wniosek wyłącznie z powodów proceduralnych za niezasadny. W uzasadnieniu wskazaliśmy, iż prace nad budżetem postępują według uchwały Rady Miasta, która wskazuje, w jaki sposób są składane jakby zapotrzebowanie od mieszkańców, instytucji miejskich, nie tylko stowarzyszeń. I Rada opracowuje budżet, przedkłada go Radzie 15 listopada i Rada poprzez pracę poszczególnych komisji i na końcu Komisji Rozwoju Budżetu uchwala ten budżet. I co ważne, po uchwaleniu budżetu, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, inicjatywę uchwałodawczą w zakresie możliwości zmiany budżetu ma wyłącznie prezydent. Wniosek ukierowany do Rady. Czyli Rada nie może, na przykład ja jako przewodniczący, mimo że mam prawo wnoszenia projektów uchwał na Radę, ja nie mogę na następnej sesji zaproponować Radzie zmiany budżetu. Ustawa mi zabrania. Może to zrobić wyłącznie prezydent. Rada ma możliwość uchwalenia budżetu, później ma możliwość zmiany, ale wyłącznie na wniosek prezydenta.
I tak wygląda aktualny stan prawny, jeżeli chodzi o kwestie z tym związane. I w związku z tym uznajemy ten wniosek za bezzasadny, traktując sprawę bardzo poważnie, zajmując się tą sprawą, natomiast z powodów proceduralnych taki wniosek nie mógł zostać rozpatrzony. Pomijam oczywiście całą kwestię tego, iż niestety wniosek wpłynął bardzo późno do nas, ponieważ wpłynął już po zakończeniu prac nad budżetem przez wszystkie komisje, dwa dni przed sesją, po prostu nie byliśmy fizycznie w stanie merytorycznie do tego podejść, ocenić i zarówno skutków finansowych, jak i technicznych, bo to nie są. Natomiast jeżeli w ramach pracy Komisji Wyborczej Przeszczepionych Środowiska takie rozwiązania będą wypracowane. Jeżeli będzie stowarzyszenie chciało uczestniczyć, myślę, że komisja na pewno będzie miała możliwość wysłuchania również wniosków przedstawicieli stowarzyszenia. Czy pan przewodniczący komisji chciałby dodać coś do mojej wypowiedzi? Proszę. Panie przewodniczący, pan z sesji może ten temat poruszyć. Chodzi o powołanie specjalnej komisji, która w naszym mieście na stronę merytoryczną się zajmowała. Ale to może ogłoszę już teraz, jeżeli są radni, którzy także spoza Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej do pracy w takiej, nazwijmy to, roboczej komisji do spraw walki z niską emisją w naszym mieście, to prosiłbym o zgłoszenie do Biura Rady Miasta. Wtedy zadecydujemy na następną sesję, jaką formę prawną ta komisja przyjmie. No i myślę, że jeszcze w lutym rozpoczniemy działalność i tam będzie miejsce na to, żeby merytorycznie przyjrzeć się składanym propozycjom. Nie tylko tym, bo ja to wczoraj też na komisji powiedziałem. Wielu mieszkańców ma różne pomysły. To nie jest tylko tak, że dostajemy jakiś wniosek i my uznajemy, że to są jedyne takie sensowne propozycje, bo pieniędzy mamy, ile mamy. I musimy się merytorycznie przyjrzeć najlepszym rozwiązaniom, żeby te pieniądze wydać dobrze. W związku z tym myślę, taka komisja wypracowałaby jakiś taki plan działania, jakieś konkretne propozycje, tak żeby też od przyszłorocznego budżetu móc te propozycje wdrożyć w życie. Także apeluję do wszystkich radnych, którzy są zainteresowani pracą w takiej specjalnej komisji, do tego, żeby się zgłosili. Myślę, panie przewodniczący, że ustalimy jakiś termin, do kiedy. I mam nadzieję, że na następnej sesji Rady Miasta zostanie taka uchwała podjęta. Dziękuję bardzo. Myślę, że chcę zabrać głos w dyskusji. Proszę bardzo, radny Józef Sobek. Panie przewodniczący, szanowni radni, wiemy, że apel już poszczególne gminy wystosowały, prezydenci wystosowali, ale dopóki nie będzie norm jakości spalania węgla, to z tym słowem nie damy rady. Musimy jak najszybciej państwo musi ustalić normy jakościowe węgla, które można będzie spalać w naszych miejscach. No, panie Józefie, pan również poruszył bardzo istotny temat, i sprawa jest wielowątkowa, dlatego że musimy działać w oparciu o przepisy prawne. I szanowni państwo, przedstawiciela działu, który kontroluje te piece, mamy, dobrze wiemy, że wierzcie mi, na tych kontrolach to nie jest tak, że ludzie palą plastikiem, to nie jest tak, że ludzie palą oponami, tak jak sobie czasami myślimy, ale większość tych kopciuchów to są również węgiel. Tylko węgiel niestety bardzo złej jakości. I jest to działanie zgodne z prawem. To też dlatego ta edukacja jest bardzo istotną kwestią. Czy pani naczelnik potwierdzi to, co mówię? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja uważam, że pomysł był działany. Ja wiem, że trzeba było z wniosek pana prezydenta musiał być, ale pomysł był bardzo dobry, jest dobry, świetny. Robimy dużo, ale widać za mało, skoro są takie przekroczenia i jest takie skażenie. Będziemy mieć świeże powietrze na swoich parów tężni i będziemy się truć na rynku. To jest jakiś absurd. Gdybyśmy te 4 miliony przeznaczyli na to, co proponuje, chyba działamy, myślę, że byłoby lepiej. Może nie cudownie, ale byłoby lepiej. Ja zwracam uwagę też, że rzymska samorządność jeszcze na sesji grudniowej zwraca uwagę na to, prawda? Radna Nowacka mówiła na sesji o tym, żeby przeznaczyć się pieniądze stężni na akcję antysmogową. Jestem rozczarowana teraz po sprawie z panem przewodniczącym. Proszę bardzo. Myślę, że wypowiedź pani radnej Gaszki to jest po prostu czysty populizm, bo najlepiej powiedzieć, że coś całkowicie, jakiś pomysł całkowicie zlikwidować, zarzucić, przeznaczyć to środki na coś innego. Znaczy dobrze było, gdy pani miała inne pomysły i była w stanie coś autorskiego przedstawić. Po to jest właśnie ta komisja, pani pracuje w mojej komisji już prawie 3 lata, jakoś większej aktywności widać w komisji
Nie było tylko to. Nie na pomoc, tylko nie ma społeczności. Szanowni radni, żeby tak ostudzić emocje, słuchajcie, pracujmy w tej komisji, natomiast powiem tak. Merytorycznie niech się komisja tym zajmie. Dlaczego? Bo ja jako Piotr Sztyła radny mogę powiedzieć tak. Oczyszczacza, tak? Pan prezydent nam wskazał, że te kwoty są całkowicie inne niż według wiedzy rozpytania osób z wydziału i są wskazywane przez stowarzyszenie. Pamiętaj, bo jedna rzecz. Te oczyszczacze powinny być po pierwsze profesjonalne, wydajne. One powinny współgrać z naszą, no, w wielu miejscach, przedszkolach, naszą wentylacją mechaniczną, którą tam mamy. I pamiętajmy jeszcze jedne rzeczy. Te dzieci po przedszkolu wychodzą na dół. One w trakcie przedszkola wychodzą na dół, tak? I w tym momencie, wiecie, to fajnie brzmi oczyszczacze w sali, tak? Większość ma nas dobrze. Natomiast my musimy całościowo i kompleksowo ten temat rozwiązać. Przeznaczyć właściwie do tego środki, bo działanie w tym miejscu, a w innych nie, no nie ma sensu, szanowni państwo. Albo działamy kompleksowo, albo po prostu działamy nie do końca skutecznie. I mówię, czy populistycznie, czy nie populistycznie, powiem, działamy nieskutecznie. I chodzi o to, żebyśmy działali skutecznie w tym zakresie. I tyle. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja się nie będę odnosić do tej dyskusji, która była przed chwilą, bo mogłoby jej też zadłużyć i chyba nawet lepiej było, gdyby padły takie słowa, zwłaszcza mówiące negatywnie jakąś osobę w jakimś świecie negatywnym. Natomiast wiem, że tych inicjatyw ze strony radnych jest więcej niż jest wcielonych w życie, więc w skrócie mówiąc, ja złożyłam w drodze interpelacji, ponieważ na sesji ten wniosek o zakup oczyszczaczy z oczywistych względów upadł, jako że było już za późno, żeby taką dużą zmianę w tym świecie wprowadzić. Ale złożyłam w drodze interpelacji do pana prezydenta prośbę o rozpatrzenie takiej możliwości i rozważenie i otrzymałam odpowiedź, że na razie jest temat oczywiście zainteresowany, wstrzymany i tak dalej, tak jak zawsze przy takich większych tematach się to dzieje. Natomiast koszt zakupu pan prezydent wskazał jednego oczyszczacza na około 7 tysięcy złotych, plus koszty stałe, konserwacja zmiana filtrów, zużycie energii elektrycznej i tak dalej. Natomiast po sprawdzeniu tego, jak to jest w innych miastach, nie są to koszty tego rzędu. Na przykład Rzeszów wydał 1,5 tysiąca złotych na oczyszczacz. Więc jakby jest duże pole do popisu nadal i jakaś rozbieżność jest w tym, jak chociażby ta odpowiedź na interpelację brzmi, że jest to niemożliwe ze względów na finanse, a potem sprawdzam w innych miastach i są to zupełnie inne kwoty. Warszawa, chociażby Sosnowiec, 2000 zł, województwo małopolskie i właśnie Rzeszów, to są całkiem inne kwoty, więc komisja, którą proponuje pan Likata, według mnie ona powinna powstać, chociaż nie wiem, czy w tej kadencji ma to jeszcze sens, ponieważ jak no, wszyscy wiemy, za chwilę nasza kadencja się kończy, ale ona jakby pracowała stale, oczywiście mogłaby się zająć tylko i wyłącznie tym tematem, bo on zawsze będzie budził wiele emocji i on jest beznadziejny, tak, można powiedzieć, na tą chwilę to jest beznadziejne, czyli stan powietrza nie jest adekwatny do rozwiązań, albo nasze rozwiązania są nieadekwatne do skali tego problemu. Że nie chcę tu nikogo obrażać, ani negować, czy chwalić. Jeżeli wniosek był podzielony przepad ze względów formalnych, jestem przekonana, że ta grupa złoży go ponownie w trybie nowego uchwalania budżetu i ja ten wniosek poprę, ponieważ to, co pan przewodniczący powiedział, że dzieci wychodzą po przedszkolu na zewnątrz, owszem. To w sobotę, co w niedzielę. Ale to nie o to chodzi, panie Małgosiu. Te dzieci większość czasu jednak spędzają w szkole i w przedszkolu. Więc jeżeli mamy wpływ na to, żeby zapewnić im to czyste na plecach i maskę za pana twarzy. Słuchajcie, ja myślę, że może i wszyscy poprzemy ten wniosek, tylko popatrzcie, o co chodzi. My do tych propozycji musimy przekonać pana prezydenta. Żeby przekonać pana prezydenta, musimy wypracować spójne, całościowe rozwiązanie. Przecież tu chodzi tylko o to, żeby to było spójne, bo przecież to jest szkoły, korytarze szkolne, sale gimnastyczne. My możemy tak wymieniać obiekty publiczne, w których to trzeba całościowo rozważyć. I popatrzcie, co pan prezydent też zaproponował, że myśli o programie dla osób najuboższych. Bo popatrzmy jedną rzecz, lepiej eliminować niską emisję już u źródła, żeby ona nie powstała, niż przyczynę, a nie tylko jakby zmniejszać skutek, prawda? Więc popracujmy na tym wspólnie, nie krusząc kopii, bo myślę, że mamy wszyscy podobne zdanie w tym zakresie. A co do
konkretnych instrumentów możemy się różnić, czy środków więcej na to, czy na to, ale to jest normalna dyskusja. Dziękuję. Tak odnosząc się właśnie do tego, że Pani Rada na przykład przedstawiła w interpelacji taki pomysł, czy grupa mieszkańców też taki podobny pomysł przedstawiła, ale chodzi o to, żeby to przeanalizować, czy faktycznie taki zakup ma sens, bo na przykład z ceną ja też sprawdzałem, to chodzi o to, to jest tak z klimatyzacją, Szanowni Państwo. Można sobie do domu, do mieszkania kupić klimatyzator za 1200 zł, ale jeżeli już podobne urządzenie kupujemy na przykład do firmy, no to jest większa wydajność, jest zupełnie inna powierzchnia i też koszty tego są zupełnie inne, więc można oczyszczać tak samo do domu sobie kupić za 1500 zł, ale oczyścimy nim, nie wiem, 20 metrów kwadratowych, a oczyszczać do sześciennych, a do oczyszczenia na przykład 200 metrów już ta wydajność będzie potrzebna zupełnie inna, tak? I chodzi o to, żeby te aspekty przeanalizować, to jest raz. Dwa, widziałem ostatnio taką analizę, czy rzeczywiście to powietrze w mieszkaniach, w pomieszczeniach jest zanieczyszczone. I byłem zdziwiony, bo się okazuje, że wcale nie jest tak, że chyba okno otworzymy, no to wtedy faktycznie ten smog zatruje nam do tego pomieszczenia, ale myślę, że gdybyśmy tutaj na przykład sprawdzili teraz stężenie, gdzie na rynku bardzo duże przekroczenia norm są, moglibyśmy się zdziwić, że te powietrze mogłyby się okazywać, że jest jeszcze dla nas zdrowe. Ale to są, Panie Przewodniczący, takie aspekty, którymi właśnie ta komisja miałaby się zająć. Bo ja przypomnę radnym, że ten wniosek wpłynął do nas na dwa dni przed finalną decyzją. No i tak naprawdę nie mielibyśmy takiego wewnętrznego przekonania, że te pieniądze byłyby dobrze wydane. I każdy pomysł, bo tylu ile tutaj siedzi radnych, to tyle jest pomysłów. Chodzi o to, żeby to zebrać w jakąś całość, żeby zbudować z tego jakiś konkretny, sensowny program i nie przekrzykiwać się tutaj teraz na sesji, w innych miejscach. Na zasadzie pojawia się jakiś artykuł w gazecie, no to ja jako radny zareaguję, napiszę coś, jakąś interpelację, może jakiś pomysł, jakiś wniosek. To nie posługuje się słowem populizm, będzie... Znaczy to był populizm, wie Pani, to był populizm, bo wykreślenie jakiejś inwestycji, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom, mówię tutaj o tętni Solankowej, żeby przeznaczyć to ad hoc, to zupełnie inny pomysł, to jest populizm w czystej postaci i to powtórzę jeszcze raz z podniesioną głową. I chciałbym, żeby Pani była, ja też się tego nie boję powiedzieć, zaangażowana na komisji branżowej, bo tam... Zresztą na swojej inaczej. Ale ma Pani komisję, ma Pani Radę Miasta, to Pani... Dobrze, ja teraz myślę, że głos Wojciecha Marosza na pewno, ale wiem, ale myślę, że on będzie bardziej studzący niż rozgrzewający. Proszę bardzo. Jednak zacznę Panią Przewodniczącą, prośbę do Pana Przewodniczącego, którą tradycją tej Rady było, że Przewodniczący Bila mamy nie był wtedy tego komisji, ale przerywania w sprawie wypowiedzi, bo niestety... No właśnie, o takich zachowaniach chciałem... Radny Jacku, Wicie, bardzo proszę. O takich zachowaniach właśnie myślałem. Zobaczcie, 98% już chyba czasu poświęconego tej uchwale rozmawiają o meritum, a nie o problemach formalnych. Dla mnie osobiście, w związku z tym ja się też merytorycznie do samego wniosku, dla mnie osobiście istotniejsze jest jednak właśnie propozycja rezygnacji stężni. W sytuacji, kiedy pamięta się godzinę czy dwie temu rozmawialiśmy o kosztach zadłużenia, które nam będą rosły, ponieważ rosną stopy procentowe. Dla mnie alternatywy to rezygnacja stężni, być może rezygnacja z większych zaciągania długów. Jeżeli program antysmogowy, to wszyscy oczywiście macie rację. Prawda jest po pierwsze, że my nie jesteśmy bezczynni, bo próbujemy robić. Prawdą jest to, co powiedział kolega Józef, że tak naprawdę najważniejszy krok jest rządu i tu możemy tylko prosić kolegów, koleżanki, jeżeli macie taką możliwość, żeby wpływać na to, aby pakiet antysmogowy, który ogłoszono rok temu, a który nadal jest w powijakach, nie przeszedł do życia, którego jeden z zasadniczych elementów jest właśnie wprowadzenie klasyfikacji limitów węgla, który może być wtedy najwyższego do opalania w domach, żeby to nastąpiło, to jest tak naprawdę najważniejszy krok. Moim zdaniem w tej propozycji istotne jest to, żeby jesteśmy w takim momencie, wszyscy sobie zdaliśmy sprawę z tego, jak ważnym problemem jest smog, że tego typu inwestycje jak tężnia być może powinien poczekać albo należy z nich zrezygnować, na przykład od tego całościowego podejścia, jak tutaj było. W związku z czym ja będę głosował przeciwko tej. Dziękuję bardzo. Pani Radna, czy chciałam zabrać głos? To znaczy. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do... Ja rozumiem, że rząd robi też dużo dla walki ze smogiem, Panie Wiceprzewodniczący, czy jeszcze coś może dodać? Proszę bardzo. Ja wiem, że to już dosyć długo dyskutujemy. Wczoraj już nie było dyskutowali, ale chcę się odnieść do jednej rzeczy, która tu w tej dyskusji jeszcze nie padła, a wczoraj dosyć długo była debatowana. Mianowicie kwestia składania i terminowości składania krótkich wniosków.
Wczoraj na radni dyskutowali na ten temat. Zresztą osoba, która przedstawiała, pan Dariusz Kos, który był na komisji, mówił, że złożył wniosek tylko dlatego, że na tyle miał czasu, bo 15 listopada ukazało się w WIP-ie projekt uchwały. Analizowało stowarzyszenie dosyć długo wszystko, co jest w budżecie i żeby znaleźć środki, no to dopiero 19 grudnia mogli złożyć ten wniosek. Ja bym chciał, i to do wszystkich mieszkańców, do wszystkich radnych, że w zasadzie pan prezydent wnioski zmian do budżetu zbiera przez cały rok, zarówno od nas, od radnych, jak i od wszystkich mieszkańców i tak dalej. Proceduralnie wygląda to tak, że do 15 września wszyscy mamy obowiązek składać wnioski. Ale mieszkańcy przecież przychodzą, mówią, że chcą tu lampę, tam chcą chodnik, tam chcą inne rzeczy i prezydent przyjmuje, tak samo my jako radni na swoich dyżurach przyjmujemy wszystkie wnioski. To dzisiaj nie padło, chciałbym tylko podkreślić, żeby mieszkańcy i wszyscy wiedzieli, że pan prezydent przyjmuje wnioski przez cały w zasadzie rok i to, co zgłoszą mieszkańcy, radni, komisje, przecież komisje także zgłaszają wnioski w trakcie całego roku budżetowego, opiniują wnioski różnych stowarzyszeń, różnych instytucji, mają prawo zgłosić to i pan prezydent na etapie przygotowywania projektu budżetu bierze pod uwagę wszystkie te wnioski. Czy się z nimi zgadza, czy nie zgadza, to już jest całkiem inna sprawa. Ja bym chciał tylko, żeby się utrwaliło nam, że nie trzeba, tak jak wczoraj to pan powiedział, pan Kos, że musiał czekać do 15 listopada, aż mu się pokaże to w BIP-ie i dopiero miał potem miesiąc na analizę i tak dalej. Wcale nie musi, mógł złożyć to spokojnie w maju, w kwietniu, czy o smogu rozmawiamy już parę dobrych lat. Jeżeli mamy dobre pomysły, składajmy je w trakcie całego roku budżetowego. Dziękuję, myślę, że proszę bardzo. Szanowni radni, wczoraj na tak jak pan przewodniczący Lewandowski stwierdził przedstawiciel stowarzyszenia grupa działamy, argumentował złożenie wniosku dopiero 19 grudnia, czyli na dwa dni przed sesją, czasem, który potrzebowali na to, żeby przeanalizować ten wniosek i złożyć swoje propozycje, ponieważ dopiero w dniu 15 listopada projekt budżetu został zamieszczony na BIP-ie. Ja przypomnę, że data 15 listopada jest datą określoną w ustawie o finansach publicznych. To jest termin, do którego prezydent musi do Rady Miasta przedłożyć projekt budżetu na rok przyszły i wtedy w tym dniu również radni, dopiero w tym dniu radni mieli możliwość zapoznać się z projektem przedłożonym przez pana prezydenta i rozpocząć pracę nad tym projektem. Przypomnę, że pierwsze posiedzenie połączonych komisji miało miejsce w dniu 5 grudnia. To był pierwszy termin, kiedy można było poprzez radnych, każdy, czy to stowarzyszenie, czy ktokolwiek podmiot, czy nawet indywidualny mieszkaniec, poprzez radnego mógł złożyć jakieś ewentualne propozycje zmian czy poprawek do budżetu. Druga taka okazja była w dniu 7 grudnia, ponieważ wtedy odbyło się drugie posiedzenie połączonych komisji, a w dniu 11 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, która ostatecznie również najpierw jeszcze opiniowała poprawki zgłoszone przez połączone komisje, wprowadziła swoje i ostatecznie zaopiniowała projekt budżetu, przedkładając oczywiście potem panu prezydentowi i Radzie do głosowania, które odbyło się na sesji w dniu 21 grudnia. Jeżeli wniosek stowarzyszenia wpływa 19 grudnia, czyli po zakończeniu wszystkich prac w komisjach oraz w komisji budżetowej na dwa dni przed sesją, to po prostu fizycznie nie było już czasu na to, żeby zająć się merytorycznie tym wnioskiem. I tylko z tych powodów wczoraj na posiedzeniu komisji opiniowaliśmy wniosek grupy Działamy i występując do pana przewodniczącego, przygotowanie uchwały, której będzie on uznany za bezzasadny. Nie ocenialiśmy absolutnie intencji ani zawartości merytorycznej, mimo że była długa dyskusja na ten temat. Podtrzymuję to, co wczoraj padło i to, co już pan przewodniczący powiedział. Komisja wnioskowała w stanowisku do pana przewodniczącego o przygotowanie uchwały o uznanie wniosku Stowarzyszenia Zbiorowego Grupa Działamy za bezzasadne ze względu na argumentację
proceduralny. Dziękuję bardzo. Moi radni, myślę, że już kończymy dyskusję. Przejdziemy do głosowania nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Osobowego Grupy Działamy, który Rada Miasta uznaje za bezzasadny wniosek stowarzyszenia w oparciu o argumentację zawartą w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. Kto, szanowni radni, jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Głosowało 18 radnych, 12 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, przy 4 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 5.15. Postanowienia, zdania postanowienia w celu uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskiej Kompozycji Krajobrazowej Zbrój Wielki. Jak już powiedziałem, wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie parku. Wiemy, że część naszych terenów jest objętych Parkiem Krajobrazowym Cysterskiej Kompozycji Krajobrazowej Zbrój Wielki. Ja przekazałem oczywiście sprawę do Komisji Branżowej, czyli Komisji Uchwały Przestrzenne Środowiska. Komisja wypracowała stanowisko i tutaj w trybie KPA będziemy jakby uzgadniać, czyli wydając postanowienie jako organ. To będzie skutkowało tym, że po podjęciu uchwały wszyscy jako radni się pod tym podpiszemy. Podpis będzie tylko kwestią formalną. To nie znaczy, że jestem za, przeciw, tylko to jest jakby, ponieważ swój wyraz wydany poprzez głosowanie, prawda, imienne. Natomiast to będzie taka nietypowa kwestia, że się będziemy podpisywać pod uchwałą. Oddam głos panu przewodniczącemu komisji, który zanim uzupełni i przedstawi opinię komisji. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, ten projekt był analizowany przez komisję. Tak naprawdę ten projekt, który jest zawarty w poleceniu województwa śląskiego, jest korzystny dla naszego miasta. Nie ma tutaj zapisów, które nie leżałyby w interesie naszego miasta. Ja tak naprawdę przytoczę tutaj jeden fragment tego uzasadnienia, który jest najistotniejszy. Analizując zapisy projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskiej Kompozycji Krajobrazowej Lud Wielki, stwierdzono, że nie prowadzi on do ograniczenia możliwości rozwojowej gminy wynikających z ustaleń studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do wartości, jakie park krajobrazowy ma chronić. Moglibyśmy jako Rada w ogóle tym się nie zajmować, nawet jako komisja, natomiast wtedy byłoby to i tak potraktowane jako, milczenie byłoby potraktowane jako uzgodnienie. I jako komisja podjęliśmy decyzję, że dobrze było tym problemem się zająć, sprawdzić, czy te zapisy nie godzą jakoś w interes miasta. I stąd ten projekt to przedłożony, szanowni radni. Bardzo dziękuję. Czy są pytania, uwagi do projektu postanowienia? Jeśli nie ma, poddaję pod głosowanie postanowienie numer 1/2018 Rady Miasta Żoliec z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskiej Kompozycji Krajobrazowej Lud Wielki. Kto z radnych jest za przyjęciem postanowienia? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 19 radnych, głosowało za postanowienie. Postanowienie zostało przyjęte. Ja teraz szanowni radni prześlę postanowienia w 5 egzemplarzach z prośbą o podpisanie. Tam się troszeczkę te linie przesunęły, ale to trzeba, żeby zmieścić się tam, gdzie jestem. Gdzie członkowo nazwiska. A w międzyczasie przejdziemy do punktu 6. Sprawozdanie prezydenta miasta z działalności zagadnień z pozycjami. Czy ktoś ma pytania, uwagi do sprawozdania pana prezydenta? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacje, odpowiedzi na interpelacje. Czy ktoś z radnych chciał złożyć interpelację? Pani radna Małgorzata Celińska, pan radny Wojciech Maroszek, pani radna Anna Gaszka, Anna Nowacka i Kazimierz Dajek. Proszę bardzo. I na końcu Krzysztof Pęk. Proszę bardzo. Ja chciałbym złożyć interpelację w sprawie remontu ulicy Ogrodniczej, bo wiemy, że czeka nas remont kapitalny wiaduktu na ulicy Nowoczyńskiej, żeby rozładować korki i
gdyby był ruch w miarę płynny, to trzeba jakieś drogi jakby ucieczkowe stworzyć. Ulica Wodna to jest naturalny dojazd do rzeka 81 w kierunku Katowic, ale żeby na Baranowice mógł przejechać, to ulica Ogrodnicza musiałaby być w lepszym stanie niż jest w tej chwili. Tam są same dziury w tej chwili i remont jest niezbędny, więc trzeba by zrobić to najpierw, żeby później nie mieć problemów z tym, że mieszkańcy Kleszczowa w ogóle nie potrafią się dobrze dostać, a ci, co przejeżdżają przez Kleszczów na Żory, żeby też mieli jakoś tam godziwie, w godziwym czasie przejechać. Dziękuję bardzo. Ja w interpelacji nawiązuję do projektu inwestycji związanych z budową kanał śniegowych przy ulicy Rybnickiej między Rządami Rybnickim a Zielickim. Sprawa była omawiana w na komisjach. Natomiast z punktu widzenia mieszkańców te sprawy się nic nie dzieje. Było zobowiązanie pisemne prezydenta miasta o realizacji tego zadania w 2017 roku. To nie nastąpiło. Problem dla tych mieszkańców jest niezwykle istotny. Jak wiecie, puściliśmy tam znaczący ruch i obok ruchu na Rybnik też jest to obsługujący dojazd do autostrady. Także moim zdaniem trzeba ten problem w jakiś sposób też rozwiązać. Dziękuję bardzo. Dwie interpelacje. Jedna pani prezydencie, bardzo dziękuję w imieniu swoim mieszkańcom, którzy nie wydają się na poślub księcia Władysława za zapewnienie parkingu wykonywanego przy Oredzie. Przez nie interwencję to było bardzo. Niestety kierowcy poruszają się po tej drodze po drogi numer 11, przekraczając zezwoloną prędkość, więc proszę o zamieszczenie na tej drodze kroku zwalniających, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo użytkowników. I prośba o przeprowadzenie remontu, żeby szpinerkowe drogi poważnie zniszczone przez ciężki sprzęt podczas prac wyglądanych. I druga interpelacja od Rady Rzeczki Samorządności. Zwracam się z prośbą o tworzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie obecnego azylu. Gdyby nie zaangażowanie wolontariuszy, wasz bezdomnych zwierząt w naszym mieście byłby kiepski. Schronisko rozwiązało nie tylko problem bezdomności zwierząt, ale byłoby bezpieczne miejsce na okres oczekiwania na nowe dom. Dziękuję. Proszę, Anna Nowacka i myślę dalej. Ja się zwracam do pana prezydenta, ale posłuchaj, z którego opowiem, zgromadziły również głosy rad dzielnic i dyrektorów placówek światowych w zakresie rozlokowania nowych kamer do monitoringu miejskiego oraz podaje potrzeby w zakresie dzielnicy Kleszczów tej sprawy. Dziękuję bardzo. Mam dwa interpelacje, między innymi jedna dotyczy merytorycznego uzasadnienia decyzji, którą podjął pan prezydent po zaczerpnięciu stanowiska Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zamknięcia ulicy Miłej dla ruchu wszystkich pojazdów z wyjątkiem rowerów i dojazdów do posesji. Pragnę zauważyć, iż wszystkie podnoszone problemy na posiedzeniu komisji w temacie ulicy Miłej rozkwierają większej ilości, znacznej ilości mieszkańców naszego miasta. Druga interpelacja dotyczy aktualnego stanu zaawansowania prac nad docelową nawierzchnią wraz z odwodnieniem ulicy Elsnera, czy ulicy Rybnickiego. W oparciu o paragraf 64 regulaminu Rady proszę o wydanie polecenia zamontowania urządzenia służącego do pomiaru natężenia ruchu w celu zdiagnozowania występujących uciążliwości i nadużyć kodeksu ruchu drogowego w następujących lokalizacjach w ulicy Rogoźna. Ulica Rolnicza 2 miejsca, ulica Szotena 2 miejsca, ulica Gajowa 2 miejsca, ulica Piepury 1 miejsce i Bliskiego 1 miejsce. Lokalizację montażu urządzeń proponuję uzgodnić z zarządem dzielnicy Rogoźna. I ostatnia deklaracja w kwestii bezpieczeństwa. Bardzo bym prosił pana prezydenta, żeby zmobilizował właściciela hydrantu, czyli PWK, zabudowanego, zewnętrzny hydrant zabudowany na sieci, w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi ulicy Rolniczej przed posesją państwa Zielickiego, do zastosowania rozwiązań, które uczynią ten fragment drogi bezpiecznym. Nadmieniem, że hydrant jest zabudowany na sieci słupa energetycznego, co powoduje jeszcze większe zagrożenie ruchu drogowego. Proponuję zamontowanie
miejscu hydrantu podziemnego, zaś wszystkie inne nieoznakowane hydranty, oczywiście zewnętrzne, w odległości do 1 metra od krawędzi jezdni na terenie całego miasta, oznakować odpowiednimi opaskami podlaskowymi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja mam dwie interpelacje. Obie dotyczą dzielnicy Waradowice. W pierwszej proszę o zmianę organizacji ruchu na ulicy Rzeszowskiej na całym odcinku od ulicy Bukowca, w zasadzie na Piekucz. Chodzi o to, że mieszkańcy zgłaszają, że cały odcinek drogi jest nieoznakowany. Chciałbym, żeby ta ulica była ulicą główną, a wszystkie boczne byłyby ulicami podporządkowanymi, jeśli chodzi o ruch. Proszę także o ustawienie odpowiednich znaków drogowych informujących o tym fakcie. I druga interpelacja dotyczy tego, że w związku z odbiorem części drogi ulicy Dworskiej do ulicy Turkusowej w dzielnicy Waradowice proszę o wydłużenie trasy autobusu linii nr 6 bezpłatnej komunikacji miejskiej o kolejne 2 autobusowe przystanki. Wydłużenie tej linii pozwoli na to, aby z bezpłatnej komunikacji miejskiej mogło korzystać jeszcze więcej osób, w szczególności tych, które mają daleko do najbliższego przystanku bezpłatnej komunikacji miejskiej. Wiemy, w zeszłym tygodniu odbyło się odbiór część pierwszego etapu budowy drogi ulica Dworska. Na tej drodze są 2 zabudowane przystanki komunikacji miejskiej z wiatami przystankowymi. No, trudno będzie teraz ludziom wytłumaczyć, że będziemy 2-3 lata czekać, zanim uruchomimy tam tą docelową bezpłatną komunikację, która będzie jeździć na Szyszowie, więc proszę, żeby ten odcinek został trasy nr 6 wydłużony. Jest tam jeszcze odcinek kawałek ulicy Dworskiej, która powinna zostać wyremontowana, ale to jest w trakcie uzgodnień, więc myślę, że pewne rzeczy da się wszystko zgrać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radni, przechodzimy do punktu 8. Sprawy różne wolne wnioski. Czy ktoś chciał zabrać głos w punkcie? Radny Wojciech Maroszek, radny Władysław Kasiewicz oraz pierwszy prezydent Wierzchowia Kubowski. Proszę bardzo. Panie prezydencie, docierają informacje, że są problemy z halą sportową na Siedlu Sikorskiego, nową budowaną, która chce między innymi ciarkarza na Akademii Talentów. Nie chodzi o hałas, który operatywnie jest generowany z tej hali, ale jakieś problemy związane z nadzorem budowlanym. Czy będę mógłby albo przeciąć te spekulacje, poinformować na ten temat? O tych problemach wiem po raz pierwszy, więc muszę się zorientować. To hała się wie, ale o tym, że są z nadzorem budowlanym, to teraz się dowiedziałem. Mam pewną wiedzę w tym zakresie, z tego co wiem, nie ma już problemu z nadzorem budowlanym. I obiekt jest opuszczony do użytku. Teraz z hałasem praktycznie problem jest i trzeba sobie jakoś poradzić, bo mieszkańcy w roku 26 skarżą się mocno i tutaj trzeba moim zdaniem prosić dyrekcję szkoły, aby w regulaminie wprowadzono zakaz używania trąbek, bębnów, innego typu urządzeń oraz rekwizytów, oraz moim zdaniem trzeba spróbować podwiesić jakieś siatki, gdzie jest to możliwe, żeby jednak zniwelować skutki, czy to uderzeń piłką, czy też innego hałasu. Także większy problem będzie oczywiście jakimiś ścianami pochłonnymi, bo to nie było na przedzielonym etapie projektu budowlanego, ale w zakresie również pan prezydent, tak powiem, opracowuje rozwiązania. Panie Naczelnik, czy coś do uzupełnienia? Jesteśmy w trakcie opracowywania eksperymentu z hali, więc ona powinna pokazać, czy te siatki rzeczywiście też można zamieścić, bo one też przenoszą jakieś działania. Tak, dziękuję bardzo. Teraz pan radny Wacław Łukasiewicz, wiecie sobie głos. Panie prezydencie, chcę poruszyć kwestię projektu i budowy basenu. Ludzie przychodzą na te żury i to był projekt obywatelski. Byłem z Rady Dzielnicy u pana prezydenta. Oczywiście będąc w dzielnicy Rój, pan prezydent zobowiązał się, że jednak będzie tam szukał jakichś pieniędzy. Tylko jest pytanie zasadne. Jak możemy tak traktować projekt obywatelski, to nie było 10 osób, 15 osób, tylko to było ponad 2000. Projekt został zgłoszony, a efektu i nawet zabezpieczenia pieniędzy na plan budowy
co pan prezydent w ostatnim czasie, byłem teraz w tym tygodniu u pana prezydenta, że powiedział, że to mnie cieszy, jego deklaracja, że przynajmniej pieniądze zabezpieczyć na projekt tego budowy i baseny. Przecież jest, uczestniczyłem, jak była szansa i myślę, że dużo jak prowadziliśmy rewitalizację tamtego terenu. Ile pomysłów, przecież tam mamy tutaj na Komisji Sportu odnośnie, była sprawa poruszana odnośnie Śnieżka i ile rzeczy jest nie, po prostu takich czasami załóżmy zdarzy się problem wody. Jaka alternatywa później, gdzie mamy? To jest tak i tym bardziej jeszcze poruszamy sprawę, że mamy darmową komunikację. Czy nie możemy się naprawdę pochylić i każdy z nas, tym bardziej, że jest ta sprawa rewitalizacji, że jest, było 20 lat w tamtym roku, jak kopalnię zamknęliśmy. Przecież tam jest infrastruktura, jest tam boisko, robiliśmy tam przecież dla dzieci majówki, różne ZHP, przyjeżdżała młodzież z innych krajów, przecież są i hotel i tak dalej, róbmy coś w tym kierunku. To nie jest wymysł mój, to nie jest dla mnie, dla nikogo, tylko to ludzie i to nie tylko ROJ, tylko cały rząd mają to w pamięci i bardzo proszę, żeby każdy pozytywnie i jakoś poważnie potraktować te rzeczy. Dziękuję bardzo. Mieczysław Jakubowski, Kazimierz Dajek. Szanowny Przewodniczący, Prezydencie, ja w sprawie harmonogramu odbioru odpadów, chodzi o popiół, że nie ma pani Leśniak z gospodarki odpadami. Po analizie wywozu popiołu i żużla w okresie luty-marzec jest aż różnica 36-37 dni. Także to przekracza nawet te 3-4 tygodnie, gdzie ten okres jest bardzo wydłużony. Spokojnie sobie przeanalizowałem, w lutym jest wywożone gdzieś w połowie lutego, są 15, 13, 14 w różnych rejonach na stożery, a w marcu dopiero 21, 22, 23, czyli to jest duża różnica 36-37 dni, żeby może do firmy Komart się zwrócić w tej sprawie. Być może być za duża ta różnica. Nie wiemy, a to jeszcze na fauna czeka, ale jak przyjdzie zima, to naprawdę jeszcze to spalanie tego popiołu naprawdę mieszkańcy będą mieli dosyć dużo, także to ponad 4 tygodnie, czy nawet ponad 5 tygodni. Druga sprawa, złożyć podziękowanie za podjęcie działań zgodnie z interpelacją moją i pana radnego Andrzeja Lisa oraz Rady Dzielnicy Powstańców Dolnicy Dąbrowskiego, gdzie pojawiło się już pionowe oznakowanie tych niebezpiecznych przejść dla pieszych z materiałami odblaskowymi, gdzie to jest bardzo widoczne, jeżdżę często tą ulicą i naprawdę już ta widoczność miejsca, gdzie piesi będą przechodzić, jest o wiele, wiele lepsza. I trzeci temat, zgłaszają mieszkańcy, ja to również zgłaszałem panu Tuchnickiemu, jest nieobecny, połączenie bezpłatnej komunikacji miejskiej z dworca PKS-u w stronę Kleszczówki. Dużo, że tak powiem, ludzi zjeżdża z osiedli, wysiada na dworcu PKS-u i naprawdę jest dalej do Kleszczówki problem z dojechaniem, szczególnie w godzinie tam 15.30, 16.00. No i pojawia się ten problem, mieszkańcy, pracownicy różnych placówek to również zgłaszają. Dziękuję. Bardzo. Pierwsze dotyczy, jaka jest decyzja o zgłoszonym proteście na pałac pana Rodzice? Czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć? Proteście? Do wniosku, który był złożony. Bo jeszcze nie ma decyzji. Nie ma decyzja gdzieś tam, gdzieś tam na przełomie roku, nie? Tak. Po odwołaniu naszym, nie? No
Proszę bardzo. Czekamy na odpowiedź. Nasz protest został rozpatrzony pozytywnie w tym znaczeniu, że Ministerstwo Rozwoju zwróciło nasz projekt do ponownej oceny Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z tego co wiemy, Rybnik przedwczoraj już dostał decyzję. My czekamy cały czas w napięciu, na dniach ma się pojawić. Mam nadzieję, że może jutro, może na początku przyszłego tygodnia i to cały czas czekamy. Ogólnie zgodnie z tym, co ustaliłam z Rybnikiem, ocena Rybnika została podtrzymana, czyli protest został ostatecznie rozpatrzony negatywnie, Rybnik został zweryfikowany pozytywnie, ale umieszczono na liście rezerwowej, nie przyznano ani jednego punktu. Nie wiemy, jaka sytuacja nas spotka i czekamy tutaj na decyzję. Drugi temat, panie naczelniku, czyli mamy ogłoszony przetarg na szkołę węglową? Dzisiaj ten przetarg podpisywałam, także jest do podpisania przez pana prezydenta w zamówieniu publicznym. Dobrze, dziękuję. Bardzo. Czyli sprawa Kruszek, Wolę Wioskę z Myszczekiem, proszę bardzo. Trzy sprawy. Pytanie. Przez wiele lat zgłaszaliśmy i dzielnicowemu, który się wiele razy zmienił w międzyczasie, więc jakby efektywność była zerowa, i na zebranych mieszkańców dzielnicy Leszczówna, jak również jedna z mieszkanek Podobnoż złożyła wniosek na policję dokumentując ponad 50 zdjęciami sytuację niebezpiecznego rozwiązania, jakie nastąpiło przy piekarni w naszej dzielnicy. Przyjeżdżają tam mieszkańcy z całego miasta. Poszłam również do pana właściciela tej piekarni, rozmawiałam z jego żoną, że chcę ten temat w jakiś sposób załatwić, ponieważ jest to już wieloletnia taka sytuacja, że w bezpośredniej bliskości przejścia dla pieszych parkują samochody. One parkowały najpierw na ulicy, potem na poboczu, bo było kawałek miejsca. Teraz jest ten dziki parking, bo ja to tak nazywam, bo on w zasadzie nie powinien być parkingiem. Na pewno też parkingiem nie jest, ale wygląda jak parking. Jest przesunięty płot w stronę domu, czyli jakby jest tego miejsca więcej. Ale tego miejsca jest więcej, dlatego że samochody mogą stawać w ten sposób teraz równolegle do siebie, ale te samochody zostawiają cały chodnik, często też stoją jeszcze na ulicy i idą z piechotą, chodnikiem. To jest chodnik, to nie jest parking. Nie ma jak przejść, trzeba wyjść na ulicę wiele razy. Trzeba uważać, żeby samochód cofający nie rozjechał ciebie lub twojego dziecka. Ty jesteś po prostu przewodnikiem. No i po wizycie mojej chciałam podejść do pana prezydenta, ten temat wspólnie z właścicielem załatwić, ale nikt tego tematu jakby nie chciał podejmować. Teraz moje pytanie w związku z tym jest takie, ile było zgłoszeń na policję w tej sprawie, czy rzeczywiście był taki wniosek, jak udokumentowany ponad 50 zdjęciami jednej z mieszkanek. Bo ta mieszkanka się do mnie zwróciła na dyżurze i poprosiła mnie też o wyjaśnienia, o odpowiedź. I jakby mówię, nikt od wielu lat nie chciał tego tematu w żaden sposób załatwić. Teraz jest sytuacja taka, ponieważ tam zawsze stał zakaz zatrzymywania się i postoju. I to pisano jeszcze dotyczy także chodnika. Więc jakby te samochody stale tam nielegalnie. Ale nie były w żaden sposób kontrolowane przez policję, mimo naszych prób. Jeszcze był wtedy dzielnicowym pan Sopocki, powiedział, że on tam raz stanął, ale mieszkańcy go sami nazwali, że bez sensu pracy robi, więc on nie może w takich warunkach pracować, on po prostu zrezygnował. Nie będzie tam żadnych manifestów wyrobił. Co teraz się zadziało? Teraz z jakiegoś powodu miasto tam na tym znaku dopisało powyżej 5 minut. Czyli miasto zalegalizowało ten sposób parkowania, bierze na siebie odpowiedzialność za możliwe tam wypadki. Ponieważ teraz jest powyżej 5 minut zakaz, więc każdy już może stanąć tam legalnie. Czyli teraz ja tam mogę nawet zaparkować, wcześniej tam nie parkowałam, bo sobie zapis. Więc moje pytanie jest takie, dlaczego taka decyzja została wydana? Ona według mnie zagraża bezpieczeństwu, ponieważ te samochody zasłaniają widoczność i widać na przykład pieszych oczekujących na przejściu dla pieszych. Jest tam miejsce wokół tego zakładu pracy i tej piekarni, gdzie można te parkingi jeszcze by było zrobić. Tylko kwestia chęci po prostu znalezienia jakiegoś rozwiązania. Do kogo takie pytanie mogę skierować? Czy jest tu osoba na sali, czy zatrudniona prezydenta? Moim zdaniem, czy do prezydenta w formie deklaracji, ponieważ on wtedy też jest Komisja Bezpieczeństwa przepraszam. Tutaj ta prezydent ma kompetencje, my jako rada nie mamy kompetencji w zakresie zarządu. Zarządu głosu. To jest osoba władza, która to rozpoczyna.
patrzeć. Ja bym jeszcze jedną kwestię. Szanowni Państwo, zobaczcie, czy nie ma jeszcze uchwał, ponieważ... Przepraszam, ustanowienia. Ustanowienia, jeszcze mi brakuje ustanowienia. Tam są cztery kartki w tej chwili? Trzy. Dobrze. Czyli do Pana Prezydenta w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos Pana Prezydenta w wolnych wnioskach? Dziękuję bardzo. Ja już kończę na sprawie dotyczącej hali na Osiedlu Szklarskiego, o której wspominał radny Maroszek, w innym aspekcie dotyczącym tych nieszczęsnych hałasów, które się z tej sali wydobywają. Ja proponuję, żeby przedstawiciele prezydenta, przedstawiciele odpowiednich służb zaprosili mieszkańców bloku 26, którzy zwracają się z licznymi pismami, interweniują w tej sprawie u radnych, żeby ich zaprosić na spotkanie, ponieważ z mojej wiedzy wynika, że w międzyczasie były tworzone opinie i ekspertyzy dotyczące tego, czy rzeczywiście tam istnieją przekroczenia, a jeżeli tak, to ewentualnie w jakiś sposób można je żeby wykluczyć. Natomiast to mieszkańcy tak dopytują, co się w tym temacie dzieje od pierwszej jakiejś interwencji miało miejsce w marcu ubiegłego roku. Teraz też wpłynęło jakieś pismo do Urzędu Miasta z prośbą o informację, więc ja proponuję, żeby tych mieszkańców zaprosić na spotkanie do urzędu i z nimi porozmawiać, ponieważ kilka rozwiązań, takich jak na przykład zakaz używania hali z jakichś urządzeń dźwiękowych, można to tak naprawdę bez jakichś kosztów i nakładów zrealizować na podstawie zmian regulaminu, które obowiązuje w szkole, więc może jakieś rozwiązanie, takie kompromisowe uda się wypracować. Dziękuję bardzo. Jeszcze ostatnia kwestia. Myślę, że już większość z nas wie, zostało potwierdzone na stronach oficjalnych stronach Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, iż w poniedziałek najbliższy, 29 stycznia, Pan Prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w naszym mieście. Tutaj myślę, informacje w tym zakresie udzieli Pan Zastępca Prezydenta Daniel Waszczyk, który zajmuje się współorganizacją tej wizyty. Panie Przewodniczący, kilka zdań. Proszę Państwa, program wizyty Pana Prezydenta jest taki, chciałem powiedzieć po pierwsze, że oficjalnym organizatorem wizyty jest Wojewoda Śląski, a my jesteśmy współorganizatorem, żeby przeciąć wszelkie plotki, które krążą po mieście i pretensje wszelkich rodzajów w związku z tą wizytą. Pan prezydent przyjedzie do Żoku około godziny 16 i złoży wieńce na starym cmentarzu przy nagrobie powstańców śląskich oraz przy pomniku żołnierzy wyklętych. Do momentu, kiedy przyszliśmy w poniedziałek z oficerami BOR-u, myślałem, że będzie to wyglądało bardzo podobnie jak w Władysławie Śląskim, gdzie była wizyta w październiku, gdzie Pan Prezydent składał kwiaty przy pomniku powstańców śląskich, przy czym ten pomnik jest w przestrzeni otwartej, mniej więcej takiej jak nasz pomnik przy szkole numer 2, kiedyś gimnazjum numer 2. Ale tutaj oficerowie BOR-u przeszli się i stwierdzili, że ten teren pod względem ochrony osoby ważnej jest bardzo trudny. I oni stwierdzili, że na sam cmentarz będzie miał wstęp bardzo ograniczona ilość osób. I tam będą harcerze, którzy będą pełnili wartę przy grobie oraz przy pomniku. Będą stały oddziały wojska. Nie wiem, chyba w liczbie plutonu, bo tak jak żeśmy mieli, jak przyjechali na posunięcie pomnika żołnierzy wyklętych, to był pluton Wojska Polskiego i kilka osób wejdzie na to. Natomiast oczywiście każdy chętny może być stać przy ogrodzeniu i oglądać. No to nie jest nasza decyzja, jest to decyzja Biura Ochrony Rządu, że tak ma ta uroczystość wyglądać. Następnie ci z Państwa, którzy zostali, wyrazili chęć spotkania z Panem Prezydentem tutaj na sali narad, są zaproszeni na salę narad Rady Miasta o godzinie mniej więcej 16:15, ale jest prośba, żeby się pojawić wcześniej, tak gdzieś
za 15, może do góra 16. Ponieważ pan prezydent tak, uroczystość na cmentarzu będzie krótka, ona będzie trwała 5-7 minut. I następnie wsiada w samochód i jedzie od razu do Urzędu Miasta, a wszystkie te osoby zostaną wylegitymowane przez BOR, które są tutaj zaproszone i chyba jakoś sprawdzone. Spotkanie z panem prezydentem będzie trwało od 20 do 30 minut. Chcę powiedzieć, że myśmy zapytali się, kogo my możemy zaprosić, więc my mogliśmy zaprosić radnych Rady Miasta oraz kierownictwo urzędu i nikogo więcej. I takie osoby, radni, wszyscy radni, którzy wyrazili ochotę, zostali zaproszeni na to i kierownictwo urzędu. Natomiast druga grupą są osoby zaproszone przez pana wojewodę. Jednocześnie poinformowano mnie, że istnieje coś takiego jak prezydencja i immunitet pewnych osób, które mogą się pojawić na tym spotkaniu i niekoniecznie muszą o tym mówić. W skład tych i BOR musi te osoby wpuścić. I to są ministrowie, wiceministrowie, senatorowie, posłowie, sędzia, prokurator, ambasador i konsul. I te osoby jak przyjdą i pokażą legitymację, to BOR mu bez kontroli te osoby musi wpuścić na salę. Takie są przepisy. Po tym spotkaniu i teraz tak, te osoby, które tu będą z radnych, będzie podstawiony autobus na rynku, na płycie rynku. Te osoby zostaną poproszone, aby szybko zająć miejsce w autobusie i zostaną podwiezione pod halę bocznym wejściem i wpuszczone już bez sprawdzania z oficerem BOR-u wejdą na halę. I będą w takim sektorze, gdzie będzie pan prezydent stał. Konwencja jest taka, że spotkanie jest na stojąco. Jeżeli oczywiście ktoś nie chce stać, to może będzie sobie mógł usiąść na tych krzesełkach na hali, ale generalnie odbywa się wszystko na płycie hali. Spotkanie z panem Tam będzie występ zespołu Rojanki, taki krótki, będą stali harcerze, będą poczty sztandarowe i to spotkanie będzie polegało na tym, że pan prezydent zostanie przywitany i jednocześnie mam Rojanki dadzą chyba małe Rojaneczki kwiaty. I pan prezydent wypacza na tego typu wizytach jakieś około 20 minut ma przemówienie. Następnie pan prezydent idzie do obywateli, którzy są na sali i podaje ręce, rozmawia. Tak długo jest, aż ludzie chcą się przywitać, chcą sobie robić zdjęcia, różne rzeczy. I on jest tak długo, jak ludzie chcą, żeby on tam był. Zresztą to trwa czasami nawet 2 godziny. No z każdym rozmawia, chwilę, oczywiście nie rozmawia tam pół godziny, ale 2-3 minuty nawet tak się zdarza. Po kolei podchodzi, to jest tak zrobione, że po kolei kto chce, może podejść do prezydenta, zrobić sobie tam zdjęcie z nim, powiedzieć. Petycje ludzie wręczają, bo widziałem, że ludzie jakieś tam koperty z petycjami wręczali. Czyli z interpelacjami. Nie wiem, o to były interpelacje, ale jakieś tam. Tak to wyglądało. Czyli normalnie jestem przewidziany na godzinę 15 minut, ale powiedziano mi, że to nawet potrafi do 2 godzin. Nie ma tak, że pan prezydent nagle wychodzi, że już nie ma czasu. Tak długo jak ludzie chcą, tak długo jest na tej hali. Natomiast osoby, które nie zgłosiły się tutaj do urzędu, znaczy nie ma musu, bo ci, którzy są tutaj na spotkaniu, nie muszą być na tej hali. Mogą nie wsiąść do tego autobusu, bo na przykład uznają, że już tam nie chcą być. To jest jedna sprawa. Albo są takie osoby, które zmienią zdanie i nie zgłosiły się do obecności tutaj na spotkaniu z panem prezydentem, ale chcą na przykład być na hali, to na hali muszą przejść przez punkt kontrolny BOR-u
wszystkim mi powiedziano, że tak jak zobaczyli te wejścia, żeby nie było problemów, to polecałem, aby najpóźniej o 16:30 taka osoba się pojawiła, to wtedy bez problemu wejdzie na pewno na halę przed godziną 17. Tyle mogę powiedzieć w tym zakresie. Ta sprawa jest bardzo dynamiczna, bo widzicie, nie zauważyliście Państwo, ale raczej takie szczegóły, dlatego że tu wychodziłem trochę, cały czas od pewnego czasu odbieram telefony, ale to takie szczegóły techniczne do wydania. Szczegółowa informacja, można powiedzieć, że czego Pan nie powiedział, jest tajemnicą i zapraszam wszystkich w poniedziałek na mieszkańców Żorku, na salę. Szanowni radni, dziękuję za udział w Radzie Miasta Żory. Zamykam obrady.